Jeden, dobra, nagrywanie włączone. To ja pokażę koszulkę. Pokaż koszulkę. Nie mam czasu, jadę czołgiem. Najlepsze. Słuchajcie, szybko ten, szybkie sprawy porządkowe. Proszę, zaglądajcie na Telegram, czy komuś nie pomóc, zaglądajcie na Face'a, czy komuś nie pomóc. Wszyscy wyłączamy mikrofony. Jeżeli ktoś będzie mieć jakieś pytanie w trakcie, bo jest miejsce przewidziane na pytania, nawet kilka w trakcie prezentacji. Są wyraźnie oznaczone. Tak, o, zobaczycie. Jeżeli ktoś będzie miał już coś ten i będzie się bać, że zapomni, to proszę napisać na czacie. Ja będę zerkać na czat i pilnować, żeby Witek pytania nie przeoczył. Tak, będę się odnosił. Ponieważ trochę was tu widać w trakcie, jak się wygłasza, to oczywiście proszę nie jeść cytryn w trakcie i potem po całej prezentacji będziemy sobie pokazywać nasze czołgowe rzeczy i te t-shirty i będzie fajnie. Bawcie się dobrze i tak, i nie włączać sobie mikrofonu, jeżeli nie będzie sygnału, że jest moment na zadawanie pytań. I jeszcze do tego wszystkiego zapomniałam wam powiedzieć, wszyscy wyrażacie zgodę na nagrywanie i bycie obecną na zapisie prelekcji, potem na YouTubie, jak będę robić montaż. Można zadawać pytania samym mikrofonem, tak, bez kamerki. Jeżeli ktoś nie lubi być na kamerce, tak jak ja nie lubię być na kamerce, to może sobie wyłączyć kamerkę i wszystko będzie jak najbardziej w porządku. Bo nadal będzie słychać tak. Pytanie. Dobra, to co? Chyba jedziemy. Już? Dobra. No chyba tak. Dobra, zakładam, że widać prezentację. Widać. Dobrze, doskonale. No więc dzisiaj porozmawiamy sobie, znaczy ja będę mówił głównie o czołgach. Wymyśliłem sobie, że to będzie takie trochę skrzyżowanie historii broni pancernej, krótkiej i subiektywnej, z przeglądem co ciekawszych konstrukcji, powiedzmy, i postaram się nie zrobić za dużo dygresji, bo będziemy tu siedzieć do jutra. No więc tak. Zacznijmy może od tego, jaki jest także plan. Plan jest taki, jak widać. To znaczy, najpierw trochę, no historycznie trochę pojedziemy. No, najpierw sam początek, potem to, co było w międzyczasie. Potem trochę o, jak widać, czołgu, który wygrał II wojnę światową i nie trudno się domyślić, co to jest za czołg, a jak nie, to się dowiecie. Idiotycznie wielkie czołgi, wiadomo. Potem konstrukcja powojenna, która jest zupełnie serio wszędzie, to znaczy odwracasz kamień, jeżeli pod spodem jest czołg, to jest właśnie taki czołg. Potem kilka słów o tym, jak rozpoznawać czołgi z dużej odległości, w sensie co jest czołgiem, a co nie. Tak, okej, dygresję później. Potem dziwne pomysły w broni pancernej, potem dwa słowa o czołgach dzisiaj, potem dwa słowa o czołgach jutro, potem różne rzeczy, które nie są czołgami, a które są trochę dziwaczne, jeżdżą na gąsienicach, ale nadal są pojazdem bojowym albo czymś, co stało koło pojazdu bojowego. Na przykład nie będziemy rozmawiać Wbrew pozorom nie będziemy rozmawiać o spychaczach. O. No i na zakończenie kilka słów o tym, jak zepsuć czołg i poza takimi oczywistymi rzeczami pod tytułem trafić go z broni przeciwpancernej. No więc tak. Skąd wzięły się czołgi? No wzięły się czołgi z tego, że pierwsza wojna światowa stosunkowo szybko przerodziła się w jakiś totalny, kompletny horror. Nie będziemy rozmawiać o pierwszej wojnie światowej, ponieważ to jest temat na osobną prelekcję i na pewno dużo mądrzejszych ludzi ode mnie już o tym mówiło i być może kiedyś tam dotrzemy z cyklem historycznym, ale w każdym razie co to znaczy wojna pozycyjna była? To znaczy tak w telegraficznym skrócie to, że w końcu, pod koniec 1914 roku, a właściwie od końca 1914 roku aż do końca wojny, nieprzerwana linia okopów ciągnęła się od szwajcarskiej północnej granicy aż do wybrzeża Morza Północnego. W związku z tym faktem jakiekolwiek tradycyjne próby prowadzenia działań wojennych, to znaczy oskrzydlamy pozycję umocnioną, były po prostu niewykonalne, bo nie było którędy oskrzydlać jakichkolwiek pozycji, bo to była ciągła linia okopów, która od końca 1914 roku wyłącznie się pogrubiała, to znaczy narastała jej komplikacja, ona się pogłębiała
umocnienia pogłębiały się, nabierały kolejnych warstw w miarę czasu po obydwu stronach. No i jak widać zorientowano się w jakby zasadniczym problemie i zasadniczej niemożności wybrnięcia z tej sytuacji bez jakichś nowych środków dosyć szybko. To znaczy, jak widać, już w sierpniu, czyli jeszcze przed zakończeniem, przed domknięciem tej linii umocnień, pułkownik Jean-Baptiste Estienne, który zostawał właśnie wtedy ojcem francuskiej broni pancernej, powiedział to, co widać, że zwycięstwo w tej wojnie będzie należało do tego, komu się pierwszemu uda postawić działo na pojeździe, który przejedzie przez każdy teren. No i to się udało. To się udało mniej więcej, powiedzmy, w 1916 roku. Najpierw Anglikom. I ta pierwsza konstrukcja, która została wstawiona na pole bitwy, wyglądała tak. To jest czołg Mark 1. Po lewej mamy Mark 1, po prawej mamy Mark 4. Jak widać, różnica nie jest porażająca. Na początku czołgi Mark 1 malowano w taki właśnie, jak widać tutaj na zdjęciu, skomplikowany kamuflaż, ale w miarę rozwoju sytuacji jakby odeszli od malowania czołgów w jakiekolwiek wymyślne wzorki, ponieważ okazało się, że one się momentalnie robią upierniczone w błocie. Więc po prostu fabrycznie wychodziły pomalowane na kolor błotnisty. I to im się sprawdzało. Ten czołg ma taką konstrukcję, jaką ma, to znaczy, jak widać, rombus podniesiony przodem, ponieważ przede wszystkim miał przełazić przez okopy i miał się przedzierać przez te wszystkie zasieki i umocnienia, które były na tak zwanej ziemi niczyjej, czyli na tym terenie, który był pomiędzy liniami okopów. I był pełen kraterów, resztek drzew, resztek jakichś budynków, ogólnie rzecz biorąc resztek, a także błota i lejów po wybuchach pocisków. I te czołgi, one nie miały żadnych przedziałów w środku. Taka konstrukcja nazywa się box tank, czyli powiedzmy czołg pudełkowy, i oznacza w praktyce, że uzbrojenie, ludzie i silnik razem ze skrzynią biegów i wszystkim, i każdą rzeczą, która jego jest, mieszka sobie pod jednym dachem. I wszyscy się tam kotłują i warunki w środku są absolutnie do bani, ponieważ w środku jest pełno tlenku węgla, są opary z paliwa i z oleju, jest gorąco, jest hałas i są wibracje. No ponieważ mieszkamy de facto zaraz obok silnika. I zdarzały się oczywiście nagminnie takie przypadki, że załoga wzięła i omdlała w środku, albo na przykład jak wysiedli, to zemdleli, bo dostali świeżego powietrza. I no po prostu dramat i horror show. Taki czołg miał, w zależności od wersji miał 8 do 9 ludzi załogi. Kierowca i dowódca siedzieli z przodu w tej tutaj nadbudówce, powiedzmy. Oprócz tego byli strzelcy i strzelcy byli po dwóch ludzi na sponson. Sponson to jest to tutaj. To nie jest wieża, no bo to nie jest na górze, tylko no to się tak po prostu nazywa. Sponson albo kazamata. I w ogóle decyzja o tym, żeby uzbrojenie rozmieścić w ten sposób, była spowodowana tym, że po prostu jakby dać wieżę z uzbrojeniem na górę tego już dosyć wysokiego czołgu, to po prostu byłyby kłopoty ze strzelaniem na małą odległość, a należało się liczyć z tym, że jak się dojedzie w końcu do tych okopów, to w środku będzie piechota i ona będzie na tyle blisko, że no trzeba mieć możliwość, żeby tą lufę opuścić jednak w kierunku do dołu. No więc tak, strzelcy, po dwóch strzelców na sponson oraz z tyłu
czołgu było dwóch takich kolesi przekładniowych, powiedzmy, girmen. I oni sterowali czołgiem. To znaczy kierowca wydawał im rozkazy, a przekładniowi ustawiali tryby tak, żeby ten czołg jakoś tak z grubsza skręcał i był po jeden, każdy miał swoją gąsienicę do sterowania. I w środku był taki hałas, że zasadniczo rzecz biorąc komunikacja w środku wyglądała tak, że oni wrzeszczeli do siebie, a żeby zwrócili albo machali, bo też czasami nawet wrzasków nie było słychać, poza tym człowiek chrypnie, no bo ileż można wrzeszczeć, jak się usiłuje przekrzyczeć silnik. No i elementem komunikacji było walenie w silnik dużym kluczem, żeby kierowca zwrócił uwagę, że przekładniowy coś mu tam potrzebuje pokazać. I funkcje były łączone, to znaczy dowódca czołgu także strzelał z przedniego karabinu maszynowego. Jeden z tych przekładniowych był takim ogólnym mechanikiem całego czołgu, natomiast drugi był łącznościowcem. To znaczy, w zależności od wersji, obsługiwał pokładowe gołębie pocztowe, flagi albo semafor. Dlatego, że pomijając kłopoty z technologią radiową tamtych czasów, to nawet jakby było tak naprawdę gdzie zabudować radio w takim czołgu, to ono by się momentalnie posypało od wibracji, bo tam się wszystko trzęsło w sposób no po prostu absurdalny. Czołgi tego typu, to znaczy Mark I do Mark IV, były jeszcze późniejsze wersje, ale mniejsza o to, występowały w dwóch wersjach uzbrojenia, męskiej i żeńskiej. Czołg męski miał 2 sześciofuntowe armaty i 3 karabiny maszynowe, natomiast czołg żeński miał 5 karabinów maszynowych. I te terminy wymyślił pułkownik Ernest Swinton, ten sam facet, któremu języki świata zawdzięczają słowo tank na określenie czołgu. I założenie było takie, że czołgi męskie i żeńskie operują w parach. I czołg męski zwalcza gniazda KM-ów i inne tam umocnione punkty oporu z armat, natomiast czołg żeński osłania go z karabinów maszynowych przed piechotą. I konsekwencją takiej terminologii jest fakt, że pierwszy prototyp czołgu Mark I, który był nazwany Matka, był czołgiem męskim. I tak, pierwsze użycie bojowe czołgów miało miejsce we wrześniu 1916 roku w bitwie pod Flers-Courcelette, chyba, nie wiem jak to się po francusku czyta, które było częścią, i ta bitwa była częścią bitwy pod Sommą, a pierwsze, powiedzmy, skuteczne użycie czołgów to była bitwa pod Cambrai w listopadzie 1917 roku, kiedy to Brytyjczycy użyli 476 czołgów naraz, czyli już tak poważnie podeszli do sprawy. I pod Cambrai mamy taką, powiedzmy, zapowiedź nowoczesnej wojny. To znaczy oprócz zaawansowanego wykorzystania artylerii i taktyki piechoty, mieliśmy wtedy po raz pierwszy zmasowany atak pancerny we współpracy z piechotą. Oprócz tego mieliśmy także przedsmak standardowych problemów z czołgami. Czyli takich, że właśnie wjechałem w okop i nie mogę wyleźć, albo takich, że wjechałem na most, a most okazał się za słaby. No i tak wyglądały czołgi brytyjskie. Oprócz tego były też czołgi niemieckie, które były bez sensu i było ich mało. Były też czołgi francuskie, które były bez sensu, ale do pewnego momentu, ponieważ zasadniczo rzecz biorąc w tym samym momencie, to znaczy w 1916 roku, Francuzi robią czołg lekki, który się nazywa Renault FT i jak widać wygląda już wygląda w sposób, którego byśmy się mogli spodziewać po czołgu. To jest czołg lekki, waży 7 ton w odróżnieniu od 30 paru ton czołgu Mark I albo Mark IV albo Mark III albo w zasadzie dowolnej z tych wersji. Ma 2 osoby załogi, a nie 8. Ma uzbrojenie
w obrotowej wieży na górze, jak widać, i ma też rzecz, która jest bardzo fajna i bardzo przydatna, to znaczy wreszcie ma osobny przedział silnikowy, więc zasadniczo silnik warczy sobie z tyłu, a my nie musimy wdychać jego oparów z benzyny, smarów, spalin, wszystkiego. I na przykład Francuzi też z tym czołgiem FT wpadli na to, że tam była wentylacja zrobiona z głową, ponieważ między przedziałem załogowym a przedziałem silnikowym był wentylator, który zaciągał powietrze z części załogowej i chłodził w ten sposób i wietrzył, ogólnie rzecz biorąc, silnik. No i zasadniczo w takim czołgu już się dało trochę wytrzymać. I oprócz tego, że on właśnie wygląda jak czołg, to jeszcze jest stosunkowo łatwy w masowej produkcji, jest dosyć szybki, to znaczy jest prawie dwukrotnie szybszy od czołgu Mark IV, to znaczy wyciąga, jeżeli dobrze pamiętam, 7,5 km na godzinę, czy coś koło tego. I to jest ogólnie rzecz biorąc chyba najlepszy czołg I wojny światowej. Jednocześnie Francuzi robią także czołg Char 2C, do którego jeszcze wrócimy później. No ale tak, to jest front zachodni i to są czasy, kiedy zasadniczo ten koncept jest bardzo nowy, on jest bardzo świeży i ludzie wpadają na głupie pomysły. Na przykład Francuzi mieli takie daremne konstrukcje, które miały takie krótkie gąsienice, a z przodu i z tyłu miały taki nawis inflacyjny jakby, więc sprawność terenową to miało żadną, ponieważ jak tylko trafiło na jakiś większy wykrot, to się zaczepiało albo przodem, albo tyłem. No ale powiedzmy, że trzymali się wszyscy w okolicy, jakiejś takiej stosunkowo rozsądnej koncepcji, to znaczy pancernego pudła na gąsienicach, a w środku mamy uzbrojenie. Ale to nie były jedyne pomysły na czołg. Na przykład było coś takiego. Jak jeszcze nie umieliśmy w czołgi, a tylko słyszeliśmy o tym, że są czołgi, że jest front zachodni, że tam są okopy i trudne warunki i trzeba by było coś, co jeździ fajnie i strzela fajnie i ogólnie jest fajne, to na przykład wymyślaliśmy takie coś. To się nazywa car czołg. I to jest taki knif nazewniczy, który jest w Rosji stosunkowo popularny, no bo wiadomo, że jest, nie wiem, car puszka, car dzwon, czyli car puszka, czyli car armata, nie? Car dzwon, dużo, dużo później była też car bomba, no i zdarzają się też car łapówki. Car czołg został zbudowany w 1915 roku pod patronatem samego cara Nikołaja II i zaprojektowany został przez inżyniera Lebiedienkę, który najwyraźniej o czołgach to słyszał tylko. Ponieważ plan był taki, żeby ten car czołg na tych dwóch gigantycznych kołach z przodu lazł przez przeszkody, a tutaj na końcu, na tym ogonku, miał takie jeszcze jedno trzecie małe kółko, które miało służyć do sterowania. Tylko że to kółko było malutkie i takie troszeczkę daremne i ogólnie rzecz biorąc rozkład masy był też zrobiony, policzony jakoś tak nie za fajnie, no i efekt był taki, że podczas prób, a właściwie podczas pokazowej jazdy przed wysoką komisją, tylne koło utknęło w gruncie i już się nie ruszyło. I konstruktorzy próbowali ten czołg jakoś wyciągnąć, jakoś coś zrobić. Jeszcze ładnych parę lat później kombinowali, żeby jakoś wyjechać nim i wydostać go z tego błota. I ogólnie rzecz biorąc męczyli się bardzo, ale nic z tego nie wyszło, a potem przyszła rewolucja i o tych problemach, o tych pomysłach z czołgiem zasadniczo, z tym czołgiem. Wszyscy zapomnieli i on tak sobie stał w tym lesie i rdzewiał aż do 1923 roku, kiedy w końcu pocięto go na żyletki. Ale tak, pierwsza wojna się kończy. O, może tak, czy jakieś pytania w związku jak so far są? Na razie było pytanie, czy Mark to był czołg, który prawie przejechał Indiana Jonesa? I jedna osoba zapytała, a druga osoba powiedziała, że, bo znalazła, znalazł Igor, że ten czołg to była replika zrobiona z ekskawatora. Mm-hmm.
W kształcie Marka 8. Tak, czołg Mark 8 to była w ogóle zabawna konstrukcja, ponieważ to miał być w ogóle taki plan, że Amerykanie i Francuzi i Anglicy tak się wezmą do kupy, wespół w zespół będą robić jeden wspólny czołg. I on się nazywał Mark 8 Liberty i był jeszcze większy niż, znaczy jeszcze, no był trochę większy niż czołgi na przykład Mark IV, miał jeszcze szersze gąsienice, nie za dobrze skręcał i ogólnie rzecz biorąc nie była to jakaś porażająco udana konstrukcja. Ale rozkład miał taki, no nie powiem tradycyjny, ale miał taki sam rozkład jak czołgi Mark I do Mark IV i dlatego tak, zasadniczo to był prawie taki czołg jak ten, co przejechał Indiana Jonesa. Elfka, Czesiu i Muczachan mają pytanie, czy to był mały czołg porucznika Grubera? Wrócimy jeszcze do małego czołgu porucznika Grubera za momencik, to znaczy jak będziemy mówili o II wojnie światowej. Pytanie było. Tak, ja mam pytanie, czy wiesz może jakie moce miały te silniki, które napędzały pierwsze czołgi, no bo przypuszczam, że to musiało być sporo, skoro takie wibracje szły i hałas. To nie były duże moce. To było niskie. Jeśli ten car czołg nieszczęsny, on był napędzany dwoma silnikami po 250 koni mechanicznych każdy, po jednym na koło i literatura mówi, że te silniki były dużo mocniejsze niż używane w dowolnym zachodnim czołgu. Więc obstawiałbym, że poniżej 200-250 koni. Adam K. jeszcze pytanie podpowiadała mi, że było. Jest. Co, chodzi o to, co było nie tak z tymi pierwszymi niemieckimi czołgami, bo to tak jednym zdaniem zostało zamieszane. Wiesz co, one były... To był taki... No bo to jest tak, brytyjskie czołgi, te właśnie Mark 1 do Mark 4, były przemyślane w takim sensie, że no wiadomo, na przykład, może ja wrócę troszkę do nich. O, wiadomo, że ten kształt rombu, on pozwala temu czołgowi leść faktycznie przez te przeszkody i wiadomo, że gąsienica... I przez to, że gąsienica idzie jakby wzdłuż całego czołgu, no to on ma opcję, żeby się jakoś z tego badziewnego terenu, w którym musi operować, jakoś się z niego wygrzebać. Uzbrojenie jest zamontowane tak, że jakby pola rażenia są stosunkowo sensowne, nie? No bo wiadomo, że, znaczy no stosunkowo sensowne, no możesz walić tylko z jednego sponsonu naraz, no więc z jednego strzelasz w prawo i trochę do przodu, a z drugiego w lewo i trochę do przodu, ale nadal jest dosyć dobrze. Natomiast niemiecki czołg to była puszka na gąsienicach, która miała... Ona miała gąsienicę tylko troszkę od dołu i też wystawała z przodu i z tyłu, natomiast uzbrojenie to była jedna armata, która była zamocowana tak semi-sztywno na wprost. Więc żeby dobrze wymierzyć do czegokolwiek, to trzeba było manipulować całym czołgiem, co... To jest rozwiązanie, do którego wiele lat później jeszcze wrócimy, ale w czasie pierwszej wojny z pierwszym czołgiem ono nie robi. Aga, bo widzę, że... Ja już zadałam, ale już, tutaj dobra. Mary i Bies tak. Pytają się, dlaczego można było strzelać tylko z jednego sponsoru naraz. Nie, można było strzelać z obydwu jednocześnie, ale miałem na myśli, że na przykład nie można było obydwu wycelować do przodu i strzelać z obydwu do jednego celu. W sensie... Ja mam można pytanie. Było... Dobra, okay, dawaj. To już kumam. Dobra. No. Ja mam pytanie, jeśli można, właściwie uwagę, kiedyś czytałem o tym dość sporo, że jakby te sponsony i ten pole ostrzałów w markach trochę wynikało z tego, że one miały być wykorzystywane do wjechania nad okopy i strzelania w lewo, w prawo w te okopy, strzelania po tych okopach. Natomiast ten czołg niemiecki,
on troszkę miał zadanie w odpowiedzią na czołgi Mark, czyli on miał to działo, de facto był niszczycielem czołgów. On miał rozwalać czołgi Mark, a nie strzelać po okopach, bronić okopów, przekraczać okopów. Podejrzewam też, dlatego ta dzielność jego terenowa była taka sobie, on pewnie miał wyjechać jak stodoła gdzieś tam na wzgórze i jak zobaczył Marka, do niego walić, ale to jakby nie jestem pewien. Wiesz co, to brzmi, to się trzyma kupy. To się trzyma kupy, bo on faktycznie miał taką konstrukcję, że to mogłoby zadziałać, tylko że no jeszcze dodatkowy problem był taki, że niemiecki przemysł nie był w stanie tego dźwignąć w ogóle i oni w ciągu, Niemcy w ciągu wojny wyprodukowali nie wiem czy 100 czołgów. I w momencie, w którym Anglicy są w stanie rzucić 470 czołgów w czasie jednego natarcia, no to trochę nie ma o czym mówić. Dobra, to jedziemy dalej. Pierwsza wojna się kończy i jesteśmy w latach 20. i jakby zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie mieliśmy doświadczenia i co z tego wynika co z tego wynika dla naszej doktryny, w jaki sposób będziemy używać czołgów w przyszłości i w związku z tym, co za tym idzie, jakie będziemy budować czołgi. I zasadniczo rzecz biorąc, prawie wszyscy doszli do takiego wniosku, że czołgi służą do wsparcia piechoty, bezpośredniego wsparcia piechoty. To znaczy mają zasadniczo przełamać linię umocnień, tak jak było w czasie I wojny światowej. To jest jedna z tych sytuacji, w których sprawdza się ten aforyzm, że wojskowi zawsze się przygotowują do tej wojny, która już była. No więc tak, łamać umocnienia i wspierać piechotę w tym jakby zbożnym dziele. I z tego wynika, że jeżeli już robimy czołgi, to one mogą być wolne jak żółwie, dlatego że mają dotrzymać, zupełnie dosłownie mają dotrzymywać kroku piechocie. Piechocie spieszonej, niezmotoryzowanej w żaden sposób. Więc zasadniczo to się dobrze dodaje z taką potrzebą, która też była, nie, inaczej, w sensie jak wiemy, że nasz czołg będzie wolny, to możemy sobie zupełnie bezpiecznie pozwolić na to, żeby go opancerzyć jak żółwia, dlatego że no, jak mamy umocnione pozycje, no to można się tam spodziewać konkretnej artylerii, no to fajnie by było ten czołg mieć jakoś odporny na to. No i tak. No i efekt jest taki, że mamy czołgi przełomu, które miały być no dokładnie takie, wolne, dobrze opancerzone, uzbrojone. Okej, miały być tak uzbrojone, żeby się piechocie przydawały. Oprócz tego była też taka opcja, niektórzy mówili, że fajnie by było, jakby na przykład może by tak kawalerię uzbroić w jakieś czołgi. I dla nich to, żeby robiła takie standardowe rzeczy, które robi kawaleria, to znaczy jakieś oskrzydlenia, jakieś manewrowe działania i z kolei kawaleria będzie potrzebowała czołgu szybkiego, czyli takiego, który no, będzie szybki, więc można będzie trochę skipnąć, trochę pancerza, niespecjalnie się bawić w jakieś takie uzbrojenie, które się przyda piechocie, bo jeżeli będziemy mieli taki czołg szybki, to on będzie, jeżeli on będzie do czegoś strzelał, to po pierwsze to albo do ludzi zaskoczonych no, w gaciach i wtedy karabin maszynowy się przyda, albo ewentualnie będzie zwalczał czołgi przeciwnika i będzie miał jakąś taką niedużą, ale za to zadziorną armatkę. No i oprócz tego jeszcze do zwiadu albo do jakichś takich akcji policyjnych albo do wojen kolonialnych będziemy mieli takie gąsienicowe pojazdy lekko opancerzone, które z uzbrojenia to będą miały karabin maszynowy Max. I mają być zasadniczo tanie jak barszcz. I tak pojazdy tego rodzaju nazwano tankietkami. Z tym, że no i to był taki, to było takie najpowszechniejsze podejście doktrynalne, ale to nie było jedyne podejście doktrynalne, bo był taki facet, nazywał się John Frederick Charles Fuller,
Brytyjczyk, który już w 1918 roku opracował plan ofensywy przeciwko Niemcom, która miała się składać z przełamania frontu czołgami wspieranymi przez lotnictwo, a potem sprintu jednostek pancernych i zmotoryzowanej piechoty w stronę centrum dowodzenia niemieckiej armii. I to jest zupełnie inne podejście. To jest zupełnie inna jakość. I ta ofensywa nie została przeprowadzona, dlatego że Niemcy poddały się, zanim była opcja. Bo ten plan nazywał się Plan 1919, nie wyszło. Znaczy, nie wyszło. No, Niemcy klękli wcześniej. Ale większy problem z tym planem był taki, że do takiej wojny był potrzebny zupełnie inny rodzaj czołgu. Taki, którego Brytyjczycy nie mieli i nie mieli go nawet w planach. I ten czołg musiał być na tyle mocny, żeby się przebić przez front i na tyle żwawy, żeby faktycznie móc grasować po tyłach, a nie się po nich snuć. I w 1918, no, tak jak mówiłem, nie było takiego czołgu. Z tym, że ten plan nie poszedł w zapomnienie, ponieważ jakby ludzie, znaczy on był potem dostępny. Tak ten plan, jak i dalsze pisma Fullera były dostępne stosunkowo powszechnie i ludzie je potem czytali. I czytali je w szczególności Niemcy i wymyślili sobie na podstawie tych pism i na podstawie pism faceta, do którego jeszcze później wrócimy, pułkownika Hobarta, wymyślili sobie swoją własną doktrynę wykorzystania broni pancernej. I ci Niemcy nazywali się Oswald Lutz i Heinz Guderian, a ta doktryna nazywała się Blitzkrieg. Ale to będzie później trochę. No i tak, czołgi przełomu. Czołgi przełomu były, tak jak mówiłem, wolne, ciężko opancerzone, ciężko uzbrojone, wielgachne i takie trochę dziwne. Ten po lewej to jest T-35, radziecki czołg przełomu. Taki no, kawałek czołgu to był. 45 ton, 11 osób załogi i 5 wież z różnym uzbrojeniem. Na samym górze jest wieża z armatą 76 mm krótkolufową. Ona była, to jest dosyć mocna jak na tamte czasy. Oprócz tego czołg miał dwie armaty 45 mm, każdą we własnej wieży i 5 albo 6 karabinów maszynowych. Był stosunkowo wolny, to znaczy wyciągał co najwyżej 30 km na godzinę, ale mechanicznie rzecz biorąc był zaskakująco udatny. To znaczy w czasie wojny, to znaczy w czasie II wojny światowej, bo on dotrwał do II wojny światowej, znaczy dokładnie rzecz biorąc dotrwał do tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli napaści Niemiec na Związek Radziecki. Te czołgi zostały wykorzystane, chociaż wtedy już były nie. I one się wtedy psuły po przejechaniu dopiero mniej więcej 500 kilometrów po badziewnych drogach i w terenie, co było niezłym wynikiem. A wsparcie naprawczo-remontowe było takie mizerniotkie. Po prawej stronie mamy zasadniczo dosyć podobny niemiecki pomysł na czołg przełomu. Nazywa się ten pomysł Neubaufahrzeug, czyli nowy pojazd budowlany. Taka nazwa wzięła się z tego faktu, że Niemcy po I wojnie światowej byli mocno ograniczeni traktatem pokojowym. W szczególności mocno ograniczona była ich armia. Był narzucony im limit maksymalnej ilości wojska, a także limit rodzajów broni. I jedna z rzeczy, których nie wolno im było mieć, to były czołgi. W związku z tym, jak już zabrali się do projektowania i budowania czołgów na nielegalu, nazywali je na przykład Leucht Traktor, czyli lekki traktor, albo Gross Traktor, czyli duży traktor, albo Neubaufahrzeug, czyli nowy pojazd budowlany. I tak to zasadniczo rzecz biorąc szło.
Nowy pojazd budowlany był w użyciu od 1900, no trudno powiedzieć, ale był aktywny powiedzmy od 1935 roku do 1940. Ważył 23 tony, miał 6 osób załogi, 3 wieże, jedną z armatą 76 mm, jedną i oprócz tego w tej samej wieży miał też armatę 37 mm, To jest przykład takiej małej przeciwpancernej armatki właśnie. I miał też 3 karabiny maszynowe. I tutaj widać jedną z wież. Znaczy tą pomocniczą wieżę, w której właśnie mieszkał tylko KM. Tych nowych pojazdów budowlanych zbudowano 5 sztuk. Okazały się być zawodne i przekombinowane, no ale fajnie wyglądały na zdjęciach. Wzięły udział w inwazji na Norwegię i jak próbowali Niemcy użyć ich w boju, to okazało się, że są dosyć zawodne, a także można przestrzelić go z karabinu przeciwpancernego, więc jego ciężkie opancerzenie też pozostawiało wiele do życzenia. O. Nie zostało z nich zupełnie dosłownie nic. To znaczy podejrzewa się, że w trakcie albo tuż po wojnie Norwegowie pocięli wraki na żyletki. No więc tak. I tak, czołgi szybkie. Takim naprawdę fajnym przykładem czołgu szybkiego jest seria BT radziecka. BT od bystrochodny tank, czyli czołg szybki. Budowano je i wykorzystywano je w latach 1932 do 1941. I one były, jak widać, nieduże i miały trzy osoby załogi. Uzbrojone były w karabin maszynowy i armatę. I czołgi BT były naprawdę szybkie. To znaczy, w zależności od wersji, rozwijały na drodze prędkość od 72 do 86 km na godzinę. I one, jedna z rzeczy, to co im umożliwiało tą prędkość, to było zawieszenie. Wrócę do poprzedniego slajdu, bo tutaj wyraźnie widać, że to zawieszenie jest zupełnie inne niż to, które możemy zobaczyć na przykład na czołgach wcześniejszych. To zawieszenie wymyślił amerykański inżynier Walter Christie. On powiedział to właśnie. No. I ono się nie przyjęło w Stanach, dlatego że Amerykanie w tym czasie mieli, łagodnie mówiąc, nie pasjonowała ich broń pancerna w ogóle. W okresie międzywojennym zbudowali chyba 40 czołgów czy coś koło tego. Ale zainteresowani byli tym zawieszeniem Rosjanie bardzo. Kupili sobie 2 takie czołgi i przywieźli je sobie do Rosji. Czołgi miały zdemontowane wieże i sprzedano im jako maszyny rolnicze. No ale co ich obchodzi, co nie obchodziła ich wieża, obchodziły ich te kółka. Jedną z cech zawieszenia Christiego było to, że można było z takiego czołgu ściągnąć gąsienicę i jechać na tych kołach drogowych jak normalnym samochodem opancerzonym, tylko mniej wygodnym, no bo te koła były obite laną gumą, to nie były opony. I przednia oś była skrętna. No i stąd te prędkości. Rosjanie, oni się nie pierdolili w tańcu. Czołgów BT-7 wyprodukowano 5556 sztuk. I dla porównania, cały Wehrmacht w 1939 roku miał około 2400 czołgów różnych typów. I jakby przyczyny, dla którego Rosjanie potrzebowali aż tylu czołgów, w szczególności czołgów lekkich, no cóż, jeżeli się jest państwem, które przez wiele lat otwarcie mówi, że zamierza zanieść rewolucję na zachód tak daleko, jak się tylko da, no broń pancerna przydać się do tego. Na podstawie czołgu BT-7, zresztą nie tylko, powstał teletank, czyli czołg sterowany radiowo.
A wersja zbudowana na podstawie BT-7 nazywała się TT-BT-7 i była uzbrojona w miotacz ognia, karabin maszynowy oraz sprzęt do dystrybucji gazu bojowego. Teletank był sterowany z drugiego czołgu i z powodu braku oczywiście jakiejkolwiek aparatury telewizyjnej celować można było bardzo na oko. To znaczy, no, koleś patrzył przez peryskop, co ten czołg wyrabia i w zasadzie gdzie się znajduje, no i tak z grubsza sterował uzbrojeniem. Powiedzmy, że w przypadku miotacza ognia to się sprawdza całkiem nieźle. Jeżeli potrzebujesz zasadniczo rozlać cały iperyt, jaki masz w zbiornikach z grubsza w tej okolicy, to też będzie dobrze działało, no ale karabin maszynowy nie robił. Rosyjska Wikipedia podaje, że dwa bataliony teletanków wykorzystano w wojnie z Finlandią w 1940 roku. Ale nie sprawdziły się porażająco dobrze. I po 1941 roku, właśnie po napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki, prace nad teletankami zarzucono, tak samo zresztą jak produkcję czołgów BT-7. Ludzie pytają, dlaczego on lata? Bo jest bardzo szybki. Znaczy, to są prawdopodobnie próby, to jest prawdopodobnie zdjęcie z prób drogowych i z, no wiadomo, no, jak się szybko wjedzie na tą, na rampę, to się kawałek leci. No i poza tym, kurde, no powiedzcie mi, że to nie jest fajne zdjęcie. Wartość propagandowa ponad 9 tysięcy. Oprócz tego mamy tankietki. Tankietki, jak widać, są małe. Jak widać, znaczy z tych rozmiarów wynika to, że są po pierwsze szybkie bardzo, a po drugie są tanie jak barszcz. W takiej tankietce zazwyczaj mieszczą się dwie osoby i ona zazwyczaj albo w ogóle nie ma wieży, albo ma jakąś totalnie symboliczną. Uzbrojeniem jest karabin maszynowy. Czasami jest to naprawdę duży karabin maszynowy. Na fotce mamy polską tankietkę TKS, i na prawym zdjęciu mamy wersję uzbrojoną w najcięższy karabin maszynowy, tak się to nazywało, który miał 20 mm kalibru. Czyli było to, no nie było to działko, to nie były eksplodujące pociski, no ale był to kawał broni, jak na tamte czasy. Nawiasem mówiąc, z takiej właśnie tam tankietki, jak widzimy na prawym zdjęciu, pierwszy nasz as pancerny, podchorąży Orlik, z zasadzki w Kampinosie spalił trzy czołgi niemieckie w 1939 roku. I w tej zasadce po niemieckiej stronie miał jakoby zginąć książę von Ratibor. I kamień pamiątkowy jest w Kampinosie, można go obejrzeć. Natomiast podchorąży Orlik przeżył wojnę i zmarł własną śmiercią w Opolu w 1986 roku. No a to jest czołg, który wygrał II wojnę światową. Jest to czołg T-34, radziecki. Dlaczego on jest taki dobry? On ma, w odróżnieniu od współczesnych sobie czołgów i od czołgów wcześniejszych, ma skośny pancerz, co powoduje, że on jest jakby... Skośny pancerz z przyczyn fizyki, umówmy się, jest skuteczniejszy niż pancerz prostopadły, dlatego że pochylając pancerną płytę uzyskujemy po pierwsze możliwość rykoszetu, która jest zawsze fajna, a po drugie jakby dostajemy efektywnie więcej milimetrów pancerza. I takie ustawienie płyt powoduje, że w 1941 roku, kiedy on się po raz pierwszy spotyka z niemieckimi czołgami, to Niemcy mają nieprzyjemne, znaczy z niemieckimi czołgami, w ogóle z Niemcami się spotyka pierwszy raz wtedy. Niemcy mają nieprzyjemne zaskoczenie, ponieważ okazuje się, że większość ich dział przeciwpancernych oraz większość ich dział czołgowych może temu czołgowi skoczyć.
Niestety, znaczy niestety, no czołg był produkowany w nie jakoś porażająco znakomitych warunkach i w nie jakoś porażająco znakomity, no nie był produkowany, o może tak, nie był produkowany z niemiecką precyzją. To znaczy na przykład był, te płyty pancerne, one były spawane nie najlepiej, do tego stopnia, że potrafiła się deszczówka lać do środka, jak padało. I były zrobione z takiej stali, która była... ona była podatna na, to się po polsku nazywa łuszczenie, a po angielsku spalling. I to jest takie zjawisko, że jak się taki czołg trafi ładunkiem odłamkowym, to siły przeniosą się przez płytę pancerną i spowodują wytworzenie się odłamków od środka, co z oczywistych powodów nie jest zdrowe ani dla czołgu, ani dla załogi. Ale jest to wystarczająco dobry pancerz. T-34 jest uzbrojony w armatę 76 mm i ona wystarcza, żeby się rozprawić w zasadzie z dowolnym niemieckim czołgiem 41 roku z odległości kilometra i to z dowolnego kąta. Można nakarmić to działo amunicją odłamkową, jak wiemy z materiałów źródłowych, to znaczy z czterech pancernych, ponieważ wszyscy wiedzą, że odłamkowym ładuj, a to powoduje, że ten czołg także nadąża przy wsparciu piechoty. Oprócz tego ten czołg ma całkiem fajny napęd, to znaczy znowu on ma to zawieszenie Christiego, tylko zmodyfikowane trochę, bo się okazało, że w zasadzie taka opcja, żeby zrzucić gąsienicę i jeździć na kółkach, nie jest nikomu do niczego potrzebna, a dodaje wagi i komplikacji. No ale tak, ma po pierwsze niezłe zawieszenie, po drugie ma szerokie gąsienice, co jest super ważne dla czołgu, który jeździ w Rosji, ponieważ można się taplać w błocku. I jak przyjdzie śnieg, to można się taplać w śniegu także. Napędza ten czołg 500-konny silnik, co powoduje, że on wyciąga 53 km na godzinę na równym. I co więcej, cały ten czołg jest odpalany pneumatycznie. On nie ma elektrycznego rozrusznika. Więc zasadniczo rzecz biorąc, na mrozie niespecjalnie będzie kłopot, żeby go uruchomić, co w niemieckich czołgach no, było problemem. T-34, on jeździ. On ma fajne właściwości trakcyjne, on potrafi nieźle zasuwać i będzie tak sobie jeździł, no chyba, że mu się rozleci skrzynia biegów. We wczesnym modelu T-34 to był problem. I tak notabene, mówiłem, że się go produkuje w nie najlepszych warunkach. Gdzie się go produkuje? No produkuje się go oczywiście w fabrykach traktorów i wagonów. To znaczy produkuje się go w zakładach Ural Wagon Maszyn w Niżnym Tagile, Ural Masz w Swierdłowsku oraz Ural Truck w Czelabińsku. I fabryka w Czelabińsku z uwagi na to, ile tam wstawiono szpeju do produkcji czołgów, została szybko przemianowana na Tankograd. Wszystkie te trzy fabryki istnieją do dzisiaj, no i wiadomo, co produkują. Czołgi produkują. I co ja tu miałem? A właśnie, skąd się wzięły? One wszystkie, jak nazwa wskazuje, znajdują się na Uralu albo za Uralem. I powód, to jest oczywiście, powód, dla którego one są aż tam hen, jest taki, że w 1941 roku, jak Niemcy z kopyta ruszyli, jechali właśnie przez Związek Radziecki, no to Rosjanie ewakuowali w strasznym pośpiechu, co tylko się da, bo oni mieli na przykład fabrykę czołgów w Charkowie. No i Charków niestety, no z Charkowa nie zostało wiele, z fabryki czołgów tym bardziej nie zostało wiele i cała ta fabryka pojechała w komplecie za Ural. Daleko, daleko, daleko poza linię frontu. I jak to się w zasadzie stało, że ten czołg był taki fajny? On się mianowicie wziął stąd, że w 1941 roku o tym się trochę nie pamięta, ale w 1941 roku Rosjanie mieli i radzieckie czołgi miały już sporo okazji, żeby się sprawdzić w boju, ponieważ jednostki ochotnicze radzieckie i nie tylko uczestniczyły w hiszpańskiej wojnie domowej. W
1939 bodaj roku miała miejsce ogromna bitwa pod Hauhin Gou w Mongolii, gdzie Związek Radziecki starł się z japońską armią kwantuńską. I to była poważna sprawa, bo to było z radzieckiej strony to było 57 tysięcy żołnierzy i 500 czołgów, także serious business. Oprócz tego w latach 40., znaczy w 40 roku dokładnie, no Rosjanie prowadzili absolutnie horrendalną wojnę z Finlandią. Więc mieli wiele okazji, żeby zorientować się, co jest w... jakie jakby... co taki czołg musi robić. Mieli okazję, żeby te wszystkie teorie o tym, że to właśnie przełamujemy linię frontu i wspieramy piechotę i czołg, który wspiera piechotę, to on nie będzie się strzelał z innymi czołgami because reasons. Wszystkie te, powiedzmy, doktrynalne założenia miały okazję być zweryfikowane, no i efektem jest czołg T-34, który robi robotę. Co tam? Tomasz ma pytanie, jak w praktyce wygląda ewakuacja fabryki czołgów. Wywołaj Tomasza. Tomasz, pytanie. Słyszałem, że jest. Nie słyszę, nie widzę. Pytanie brzmi, jak w praktyce wygląda ewakuacja fabryki czołgów. No jak wygląda? No wygląda bardzo prosto. Demontujemy wszystko, co nie jest przykręcone do podłogi, wrzucamy na wagony. Wszystko, co jest przykręcone do podłogi, odkręcamy od podłogi, a potem wrzucamy na wagony i ogólnie, jeżeli coś nie jest, wszystko, co nie jest budynkiem, ładujemy na pociąg i jedziemy tak daleko, jak nas szyny poniosą. No i stawiamy to w miarę możliwości w miejscu, w którym mamy nie szopę z drewna, tylko jakąś już no, fabrykę, no. W miarę możliwości fabrykę, która zajmuje się jakimś ciężkim przemysłem. Na przykład ten wspomniany wcześniej Ural Wagon Masz, czyli fabrykę no, wagonów kolejowych i lokomotyw. Jak robisz ciężką produkcję pojazdów, no to dostawić tam jeszcze do tego linię produkcyjną czołgów, no zmieści się, da radę. Więc no tak. Wygląda to mniej więcej tak samo jak ewakuacja każdej rzeczy. Jak każda inna normalna ewakuacja, no bierzesz co tylko twoje, no i uciekasz takim najlepszym transportem, jak ci się uda zorganizować. Pół minutki przerwy. To ja zadam to pytanie głośno. Czy T-34 to jest rudy? Tak. Wersja 85. No, nawet nie. Rudy był w dwóch wersjach, bo później był po modernizacji. W obu wersjach. I 76, i 85. Tak, najpierw był 76, potem było wielkie zdjęcie wieży, rozwalenie, potem dostali nowy czołg, też wersja 85. No właśnie. Właśnie od razu pytanie, czy to czołg wygrał II wojnę światową, czy załoga Rudego? Jak w ogóle możesz pytać o takie rzeczy podstawowe? Szarik wygrał. Bez niego by się nie udało. Bez Szarika nie wyjdzie. Mój tata jeździł T-34. Kurde. Oczywiście nie w ramach jakiegoś tam szkolenia, bo normalnie T-55, ale prowadził. Swoją drogą muszę poszukać, bo czytałam kiedyś relacje, jak to Amerykanie demobilizowali swoją konnicę i wszystkich tych żołnierzy wrzucali właśnie do jednostek pancernych i jak to ułani się uczyli czołgami. Cudne to było, ale muszę kurde teraz znaleźć. I też zostawali pilotami. Nie? To też dużo kawalerzystów szło w lotnictwo. W każdym razie, jeżeli chodzi o... te anegdotki, te 34, jest tego trochę, ale to chyba raczej na koniec, nie? Dobra, potem pod koniec będę prosić anegdotki, kto ma anegdotkę, niech mi zgłosi, to będę miała listę anegdotek, no, żeby wywoływać ludzi, żeby nikt nie zapomniał. A teraz wracamy. Mikrofony off. Ja bym chciał pytanie zadać, czy można jeszcze? Tak, można. Bo a propos tych wielgachnych czołgów z przełomu, które tam miały tych wież całe mnóstwo, no jaka była definicja wieży zasadniczo? Bo to tak nie jest dla mnie do końca jasne, nie? Na podstawie tych zdjęć.
No, definicja, to w takim razie ja wrócę trochę. No, definicja wieży jest taka, że jest to, no, puszka, no, obrotowa, puszka na obrotowym jakimś takim, no, mocowaniu, która ma w środku jakieś uzbrojenie. Na te 30... Czyli musiała być ruchoma, tak? Tak, tak, tak. Jak nie jest ruchoma, no to to nie jest wieża. No i powiedzmy, no tak, no, jak nie jest ruchoma, to to nie jest wieża. Dobra, byliśmy w Panzerwerke Czeliabińsk. No i tak, dlaczego ja mówię, że T-34 to jest czołg, który wygrał wojnę? Dlatego, że można ich było produkować absolutnie absurdalne ilości. A można je było produkować dlatego, że Rosjanie zrobili kilka bardzo, bardzo dobrych ruchów. No poza tą ewakuacją swojej bazy produkcyjnej, no bo to wiadomo, możesz mieć najlepszy, najprostszy i najfajniejszy czołg świata, ale jak nie masz maszyn, żeby go produkować, no to masz przerąbany. Więc tak, po pierwsze Rosjanie wykonali standardyzację, to znaczy w tych latach 40. na samym początku podjęli taką decyzję, że nie będą mieli bazyliona modeli specjalizowanych czołgów, tylko będą mieli jeden czołg ciężki, jeden czołg średni i jeden czołg lekki. Czołgiem ciężkim był taki czołg KW-1, o którym dziś nie będziemy mówić. Czołgiem lekkim był czołg T-60, o którym też nie będziemy mówić, a czołg średni to był właśnie T-34. I absolutnie wszystkie pomocnicze pojazdy, jakie tylko można było napotkać, różne tam działa samobieżne, wszystko, były na którymś z tych trzech podwozi. Po drugie, Rosjanie mieli podejście planowe. To znaczy policzyli sobie, ile statystycznie przeżywa czołg. I wyszło im, że tak w ogóle to pół roku. A jeżeli będzie w boju, no to tak mniej więcej 14 godzin. I w związku z tym nie ma absolutnie sensu robić go nie do zdarcia. Jak dotrze do ciebie, że twój czołg przeciętnie rzecz biorąc ma pół roku trwałości, no to zaczynasz optymalizować. I no bo na przykład, no bo kurde, umówmy się, nie ma sensu wstawiać silnika, czy skrzyni biegów, czy czegokolwiek, co wytrzyma dłużej niż pół roku. Jeżeli czołg okaże się, że po 9 miesiącach ten czołg nadal jeździ, no to super, można go dać do remontu, znakomicie, no farciarze. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie. I dzięki optymalizacji, która wynikła z tego statystycznego planowego podejścia i z zmianą procesu produkcji, które żeby to po prostu szło szybko i prosto. Koszt produkcji T-34 pomiędzy 41 a 43 rokiem spadł o połowę. A zbudowanie czołgu T-34 zajmowało między 35 a 50 tysięcy roboczogodzin. Zatrzymajmy sobie to w głowie, bo za chwilę do tego wrócę. Co więcej, trzecia rzecz, którą zrobili Rosjanie, to była relatywna stałość projektu. Przez całą II wojnę światową były trzy główne typy czołgu T-34, wprowadzane jeden po drugim, blokami. No i był jeszcze czwarty model, który był mocno poprawiony i miał dużo większą armatę, T-34-85. Porównajmy sobie, nawiasem mówiąc, wieże tych czołgów. To jest nowszy model, a tak wygląda starszy model. Stary, nowy. Od razu widać, że wieża jest dużo większa, nie tylko z powodu armaty, ale także dlatego, że w tej małej wieży pierwszej wersji było po prostu ciasno w opór. No. Rosjanie nie są, nigdy nie byli, nadal nie są jakoś przesadnie napięci na ergonomię swojej broni pancernej, ale jednak powiedzmy, że pewne minimum trzeba zachować. No więc tak, trzy główne wersje blokami, i czwarta dodatkowa, jak się okazało, że armata przestała nadążać. Tymczasem Niemcy mieli zupełnie inaczej. Ten czołg, jaki to czołg, Kaja?
Ja na każde pytanie o czołg odpowiadam, że to jest pancer trójka. No i to jest pancer trójka, jak raz. No więc to jest tak, to jest pancer 3 i to jest jeden z podstawowych czołgów niemieckiej, to jest jeden z podstawowych czołgów Wehrmachtu i on jest znany także w naszych czasach lepiej jako czołg z jeziora. I w 1941 roku był absolutnie głównym czołgiem Wehrmachtu i on występował w 14 wersjach. Ale to jest jeszcze nic. No więc to jest kaczan. Ja stąd słyszę, jakie robicie miny, ale przykro mi bardzo, ale to jest kaczan. Dlaczego to jest kaczan? To jest prawda. Jest opancerzony jak sukin kot. Trudno go przestrzelić z czegokolwiek. Ma absolutnie straszliwą armatę 88 mm. To znaczy, to była broń potworna. W sensie, w momencie, w którym... to była jedyna rzecz, ta 88 to była armata, której się bali wszyscy czołgiści, wszędzie, znaczy poza niemieckimi obviously, ale ponieważ ona była w stanie zasadniczo rzecz biorąc przebić dowolny aliancki czołg i to z naprawdę dużych dystansów. I Niemcy stwierdzili, tylko była holowana. Zasadniczo rzecz biorąc, w ogóle to była, zasadniczo to ona zaczęła jako armata przeciwlotnicza, ale komuś przyszło do głowy, żeby ją jakby pochylić i pierdolnąć z niej do czołgu. No i efekty były tak znakomite, że wszyscy, znaczy, że Niemcy się w tej armacie zakochali, no i w pewnym momencie doszli do takiego wniosku, że koniecznie trzeba ją wstawić na czołg. No i wstawili. Tylko, że, no i efektem był na przykład czołg Tygrys. Tylko, że no i to są jego zalety. Jego wady natomiast są takie, że on waży, w zależności od wersji, 54 do 57 ton. To znaczy nie pojeździ sobie po moście. To znaczy zakopuje się w gruncie, bo on ma, widać, że ma szerokie gąsienice, owszem, ale to jest nadal mało. I absolutnie go... To jest zapasowa gąsienica na przodzie. Pytanie było, co to jest to. No więc tak. Zapas. Ponieważ gąsienice lubią się rwać i wtedy dobrze mieć kawałek, żeby sobie... No ale anyway, tak. Jest ciężki jak sukin kot, ma trochę za słaby silnik do masy, więc nie jeździ jakoś wściekle dobrze. Nie ma go czym holować, na przykład, ponieważ owszem, czołgi się psują i owszem, czołg czasami trzeba stargać z pola walki i wrócimy do tego później, ale no właśnie Niemcy nie mają go czym holować. No nie ma, no to są 50, to jest 57 ton czołgu, tego po prostu, a jak się już nie daj Boże zakopie w błocie, no to już kompletna kaplica. Ma przez to działo i przez ten pancerz, ma strasznie ciężką wieżę i ta wieża jest tak ciężka, że potrzebuje hydraulicznego silnika, żeby nią kręcić i obraca się powoli. To znaczy jeden pełny obrót tej wieży zajmuje minutę. To jest... Oprócz tego ten czołg ma absolutnie wyjęte z dupy zawieszenie. To jest, proszę Państwa, zawieszenie Tygrysa i ono się składa z, nawet nie będę liczył, absurdalnej masy kółek, które zachodzą na siebie i są poprzeplatane. I jeżeli na przykład zepsuje ci się i potrzebujesz wymienić to kółko, to musisz zdjąć wszystkie poprzednie. Żeby wymienić jedno koło w Tygrysie, czasami trzeba było zdemontować do 9 innych. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, pomyślcie sobie tylko, co się stanie, jeżeli w całą tą strukturę nawłazi ci błota. Albo na przykład nawłazi błota, a w nocy temperatura spadnie niżej zera i to błoto weźmie i zamarznie. A takie rzeczy, no ale no cóż, jesteśmy w Rosji, no przecież w Rosji nie ma mrozu i błota, prawda? Ale okej, to jest jeszcze, to nadal nie są jego największe problemy. Największy problem z Tygrysem jest taki, że on jest absolutnym produkcyjnym koszmarem. Tygrysy produkowano przez 2 lata. W ciągu 2 lat wyprodukowano 1340 sztuk, co oznacza, że zakłady Henschla, w których Tygrysa robiono, wypuszczały niecałe 100 czołgów miesięcznie, co jest
z dupy ilością. W tym samym czasie wyłącznie zakłady w Czelabińsku wypuszczały 375 T-34. Wyłącznie zakłady w Czelabińsku. Znaczy, no dobra, okej, okay, nie o to chodzi, że Czelabińsk, ale chodzi o to, że jedna fabryka. Zakłady te, zakłady wagonów w Niżnym Tagile, Ural Wagon Zawod, w ciągu roku robiły 5000 T-34. I dlaczego on był taki zjebany? Dlatego, że jakby projektem kierowali, nie, projektem to jest złe słowo, procesem zamówień kierowali wojskowi. I przychodzili do fabryki i mówili, że teraz w zasadzie oni mają taki pomysł, żeby zmienić to. I w ciągu tych dwóch lat, i oni tak ciągle przychodzili, w ciągu tych dwóch lat w Tygrysa wprowadzono 250 modyfikacji. To oznacza, że statystycznie rzecz biorąc, Tygrys, który właśnie zjeżdżał z linii produkcyjnej, był trochę inny niż czołg, który był 6 czołgów za nim. Co 6 czołgów troszkę się zmieniał design. Nie było także w tym procesie żadnego change management. Zmiany były wprowadzane ad hoc. Nie było w żadnych blokach. Nic takiego się nie działo. Do tego proces produkcyjny, proces składania Tygrysa był skomplikowany w opór. Każdy Tygrys potrzebował 300 tysięcy roboczogodzin. Dla porównania T-34 potrzebuje 30 do 50 tysięcy roboczogodzin, więc hello. I owszem, to były dobrze opancerzone, ciężko uzbrojone, dobrze pomyślane czołgi, ale co z tego? Co z tego, że masz trzykrotnie lepszy czołg niż twój przeciwnik, skoro przeciwnik ma ich 6 razy tyle, co ty? No. Jak komentują ludzie na czacie, nie jest robiony w Agile'u. No nie jest robiony w Agile'u, Ale, przede wszystkim to jest absolutnie chory pomysł, że mogą ci, że cały czas próbujesz budować czołg, a tu cały czas przychodzą jakieś patafiany i szturchają cię w łokieć, ponieważ oni mają taki pomysł, żeby zrobić trochę inną klapę tego, a może trochę inną osłonę tego, a może zrobimy tutaj, podłubiemy, bo narzekają ludzie, że skrzynia biegów jest nie taka, to weźcie to zróbcie taką trochę inną i tak trwa cały czas. No przecież ile można? No wiadomo, że to będzie się, to nie może, to po prostu nie może działać. Nie ma takiej opcji. No, więc sorry, ale Tygrys to jest kaczan. Aga pytała, czy Tygrys miał służyć do zestrzeliwania T-34 tym swoim fantastycznym działem? Tak, T-34 też, ponieważ T-34, one owszem, było odporne na w zasadzie każdą broń przeciwpancerną, którą Niemcy mieli, z wyjątkiem tej właśnie 88, ale oprócz tego Rosjanie mieli jeszcze czołg KW-1, który był czołgiem ciężkim. I to oznaczało, że jeździł trochę gorzej od T-34, miał tak samo dobrą armatę, ale za to był ciężej opancerzony. Więc można było do niego strzelać do upojenia. W sensie było kiedyś takie, był taki przypadek, w którym niemiecka załoga działa przeciwpancernego trafiła jakiegoś KW 25 razy. Czy coś koło tego? I nic. I KW zajmował się swoimi rzeczami, a potem jak się wkurwił, to po prostu rozjechał to działo na płasko, bo oni naprawdę nie byli mu w stanie nic zrobić. Nic. No i stąd 88 na czołgu. Dobra, to gdzie my teraz jesteśmy? A zaraz jesteśmy... O, pytania. W pytaniach jesteśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej części? Tak. Zastanawiam się, jak bardzo to był koszmar dla mechaników, żeby takiego Tygrysa naprawić. Czy oni mieli rozpiskę, która wersja 38,7 do naprawy i potrzeba śrubka o średnicy 5 mm, a nie 6 mm, albo coś takiego? Nie mieli takiej rozpiski, mieli przejebane. Tak? Witku, jak pokazywałeś ten późniejszy model T-34, tak? Wcześniejszy, on ma tutaj... Przy tyłeczku ma dwa pojemniki. Tak. Co to jest? To są zapasowe zbiorniki paliwa. Oksymburgia? Tak, tylko on po prostu z drugiej burty miał jeszcze dwa takie.
Co ciekawe, jest to lepsze rozwiązanie. A ile to pali? Ale one są w ogóle, one są podłączone do instalacji, czy to jest taki zapas, że trzeba wysiąść i przelać? Nie, nie, nie. Są podłączone do instalacji, możesz przełożyć wajchy w środku i bierzesz z zewnętrznych zbiorników. Czy to znaczy, że można strzelać do tych zbiorników? Można. I wtedy coś wybuchnie, na przykład tak jak w filmie? Zapalą się, tak. Okay. Tak, na zewnątrz nie zrobią krzywdy temu, co w środku w ogóle. No w teorii. To znaczy, to jest troszeczkę problem, dlatego że one są, no wiadomo, są z tyłu, nie? I to jest trochę kłopot, bo z tyłu jest też silnik i on ma tutaj wlot powietrza. No i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli podpalisz ten zbiornik i na przykład ta płonąca benzyna wleje się do środka, do silnika, to silnikowi nie będzie dobrze wtedy, czołg stanie, no a czołg, który stoi, to jest zasadniczo czołg, który za chwilę będzie martwy. Ja jedną uwagę mam. Cztery kolejne, które czekają na swoją kolej. Tak jest. No, Malf? Jedną uwagę mam taką, że też, nie wiem, czy może nie dostrzegłem, czy nie usłyszałem, czy wspominałeś, jedna z takich też grubych rzeczy, różnic między ruskimi czołgami generalnie, a niemieckimi jest taka, że niemieckie leciały na benzynie i tam rzeczywiście mogłeś coś zapalić, ponoć amerykańskie też zapalniczki, a ruskie leciały na ropie. Na ropie, tak. I tutaj raczej bym się nie bał, że jakoś strasznie się mi zapali ta ropa w tych zbiornikach zewnętrznych, nawet po strzale. No zawsze pewnie coś się może stać, ale też no, nie mieli takiego problemu z rozruchem, z tym, że coś płonęło, że tam jakieś iskrownniki, jakieś cuda. No to było ogniecenie mocy, można było ognisko podpalić pod czołgiem i pod... To była... Druga rzecz... To była standardowa procedura. Jak był mróz, to standardową procedurą, żeby troszeczkę, znaczy tak jak mówię mróz, to mam na myśli 30 stopni mrozu na przykład, to żeby odpalić ten czołg z rana, to się wykopywało pod nim jamkę i rozpalało się pod nim ognisko, żeby się nagrzała, żeby po prostu ropa i olej silnikowy w silniku odtajały troszeczkę. Jeszcze mówiłeś, że były odpalane na powietrze. A co to powietrze sprężone dawało? No bo... Jakiś mniejszy agregacik był, czy coś? Nie, była normalnie butla. I po prostu jak czołg chodził, no to kompresor nabijał powietrze i ono tam sobie mieszkało w tej butli. Jak przychodził moment, żeby go zapalić, no to zapalałeś i szedł. A ile to pali? Mnóstwo. To znaczy, nie powiem ci tak z głowy, ale zasadniczo czołg, zużycie paliwa w takich maszynach się liczy na godzinę, nie na kilometry, bo to jest, wiesz, to jest 12-cylindrowy, 500-konny silnik, on nie może mało palić, ale nie powiem ci z głowy. Coś rzędu 100 na 100. Tak. Ja tylko dodam, że kiedyś też słyszałem żart, że 100 na 100 i to jest niedoszacowane. On potrafi palić więcej niż 100 na 100 na pewno. Tak, tak. Ja tak. Chciałem powiedzieć, że podczas ostatniej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było się przejechać T-34. Telewizja rozmawiała z jego właścicielem i właściciel powiedział, że 400 na 100. Więc to tyle. Nie wiem, czy to był oryginalny silnik. A ja chciałem tutaj jeszcze tak dodać, tak? A propos kaczanowości Tygrysa, że słyszałem taką opinię, że Niemcy produkowali takie czołgi, ponieważ ich kompozycja armii powodowała, i że im nie potrzeba było więcej czołgów, bo ilość broni pancernej do ilości piechoty była u nich okej, jakby sobie naprodukowali, zoptymalizowali produkcję, nawet nastawiali tych czołgów więcej, to mogli się je zostawić na parkingu, bo nie miałby kto nimi jeździć, według ich kompozycji armii. Wiesz co? Nie jestem przekonany, czy to się będzie trzymało kupy. Nie zastanawiałem, nie słyszałem tej teorii i nie jestem w stanie się do niej odnieść w tej chwili. Brzmi jak niemiecka propaganda trochę. Trochę tak. To znaczy, to jest tak, że wiadomo, że Niemcy stawiali na jakość, jeżeli chodzi o produkcję czołgów i tym samym mogli pozwolić sobie na mniejszą ilość, dlatego że statystyki właśnie mówiły, ile niemieckie czołgi niszczyły radzieckie chociażby. No ale mimo wszystko też mieli wpadki takie, że no te over engineering maszyny no, psuły się, nie były w stanie walczyć, nie? Więc więcej sprzętu by im się tak czy jak przydało. No to dokładnie tak. Dobra. Zbyszek ma jeszcze pytanie. A tak, no? Czy jeżeli się nie udało odpalić na sprężone powietrze, to czy były jakieś alternatywy? O ile wiem, nie. Jak nie zapalił,
na sprężone powietrze, no to to nie zapalił, no. To nie jedzie. On tam z ciekawości, bo widziałem gdzieś odpalanie na skorby bodajże, skompresowanie tygrysa, chyba królewskiego. Pytanie, czy te 34 nie ma gdzieś tam z tyłu takiego wlotu na korbę, gdzieś tam zakręcali, aż złapała kompresja. Nie wiem, czy w jakimś właśnie czterech pancernych gdzieś tego nie było, ale może to bajki. Wiesz co? 500-konny, 12-cylindrowy silnik, który ma chyba 27 litrów pojemności odpalać na korbę. Ale wiesz co? Te tygrysa odpalali, tam jakieś koło zamachowe było, i oni kręcili, a potem wsprzęgliwali, no i z momentu obrotowego tam kompresję dostawało i odpaliło to. No to jeżeli mieli takie gizmo do tego, no to tak, to bym kupił, ale bezpośrednio silnik... Nie wiem, czy te 34, to nie wiem. Widziałem natomiast coś takiego, jakiś filmik jest chyba w tym muzeum gdzieś w Anglii, że próbują, odpalili w końcu gdzieś tam na kamowni tygrysa królewskiego gdzieś tam. Lineczka chętnie zobaczę. Dobra, zaraz poszukam. W rosyjskich buldożerach, ciut późniejszych, które odziedziczyły po te 34 silnik, był mały silniczek spalinowy, który zajmował się pompowaniem butli. Tak, malutki, taki malutki dwusuwik, tak. Tak, też widziałem. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze jedna rzecz, bo to jest tak, ja oglądałem film oczywiście, ale też czytałem książkę i mam wrażenie, musiałbym zacząć z materiału źródłowego, ale możliwe, że znasz szczegóły mechaniki. Mam wrażenie, że tam było tak, że jak się odpalało, to też nie jest tak, że to było sprężone powietrze bezpośrednio na silnik, tylko najpierw się sprężonym powietrzem rozpędzało koło zamachowe i potem się też to zasprzęglało, bo był w którymś momencie opis i tam nie było to powiedziane wprost, ale wynikało z tego, że właśnie najpierw się rozpędzało koło zamachowe i dopiero potem się podawało moment z koła zamachowego na wał silnika, żeby go odpalić. Możliwe, nie wgryzałem się aż tak w mechanikę. Trzeba by poszukać... Nie pamiętam, czy te 34, ale któryś się jeszcze tak perwersyjnie dmuchało, że się dmuchało cylindrów z powietrzem, żeby zakręcić. Była taka perwersja w momencie. Dobra, jedziemy dalej, co? Czołgi idiotycznie wielkie. Na początku zaczniemy od tego, że po pierwsze to nie jest, to co widzimy teraz, to nie jest idiotycznie wielkie, a także nie jest to czołg. Jest, chociaż wedle polskiej definicji słownikowej, to jest jak najbardziej czołg, ponieważ polska definicja słownikowa mówi, że czołg to jest gąsienicowy pojazd bojowy przeznaczony do walki na krótki i średni dystans za pomocą ognia na wprost. No i to spełnia. To jest... Po polsku to się nazywa działo pancerne, to znaczy jest to działo samobieżne, które jest na tyle grubo opancerzone, żeby móc brać udział bezpośrednio w walce. I to się nazywa, jak widać, ISU-152. Nazwa wzięła się od kalibru głównego uzbrojenia, to znaczy armaty 152 mm, która owszem jest ogromna. To jest naprawdę kawał działa. Sam pojazd nie jest idiotycznie wielki, ponieważ waży 47 ton. I zasadniczo rzecz biorąc, to działo jest przeznaczone do niszczenia fortyfikacji z dużej odległości. Ale okazało się, że jak wziąć standardowy ładunek do tej armaty, czyli 40-kilogramowy pocisk odłamkowy, i trafić takim 40-kilogramowym pociskiem odłamkowym w czołg, to efekt jest wstrząsający. To znaczy z czołgu typu Pantera nie zostaje wiele, Tygrysowi urywa wieżę w całości, a Tygrysa 2, czyli królewskiego Tygrysa, unieruchamia na miejscu, ponieważ właśnie z powodu tego zjawiska łuszczenia, o którym wspominałem wcześniej. To znaczy wewnątrz Tygrysa generuje się tyle odłamków, że on już w zasadzie nigdzie nie jedzie potem. Bo znowu nie da się go ściągnąć, ale Tygrysie 2 za sekundę. Z tego powodu ISU-152 miało nieoficjalną nazwę Zwiera Boy, czyli Zabójca Bestii, ponieważ właśnie Pantery i Tygrysy żegna. To także jest działo samobieżne, nazywa się Elefant, waży 69 ton,
I jego historia, historia jego powstania daje się skrócić jako... Zostało nam trochę zbędnych podwozi od odrzuconej wersji Tygrysa, więc wstawimy na nie działo 88 mm w pancernej szopie i będziemy mieli następny krótkoseryjny pojazd bojowy bez sensu. Jest no ciężki jak sukin kot, ponieważ kurna, 69 ton! Nie ma absolutnie żadnego KM-u, ponieważ oczywiście nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy czołgiem i obłazi nas piechota jak mrówki, więc po co nam karabin maszynowy? I zasadniczo No, jak można zrobić 70-tonowy wóz bojowy? No, jeżeli nasza armia jest w natarciu, a on się na przykład weźmie i zepsuje, no to super, no, zostanie gdzieś w tym, w polu, przyjdzie w nocy mechanik, go naprawi i problem jest rozwiązany. Ale jak się tak zrobi, że nasza armia, nie daj Boże, jest w odwrocie, to jak się taki czołg zepsuje, no to tupa, no, pozostaje nam go oblać benzyną i podpalić. Dlatego, że żeby go scholować gdzieś do domu, do bezpiecznego miejsca, trzeba by zaprząc do niego 5 bergepancerów. 5, kurde, okej, bergepancer. To jest wóz zabezpieczenia technicznego, który służy dokładnie do tego, żeby wziąć i stargać uszkodzony pojazd z pola walki. No więc do takiego drania trzeba by zaprząc 5 sztuk. Spiąć je, kurde, łańcuchami jedno do drugiego i targać, aż się wytarga. Albo nie wytarga, co następowało zdecydowanie częściej. Czym się różni działo samobieżne od czołgu? Działo samobieżne od czołgu różni się brakiem wieży. Działo samobieżne posiada wieżę zabudowaną mniej albo bardziej na stałe w takiej właśnie pancernej kazamacie. Dlaczego mniej albo bardziej na stałe? Dlatego, że to, że działo ma minimalną możliwość ruchu, kilka, 10-15 stopni w prawo albo w lewo i parę stopni czy paręnaście w górę albo w dół. Działa samobieżne są fajnym patentem, jeżeli potrzebujesz natrzaskać zylion pojazdów pancernych w miarę możliwości po taniości. Dlatego, że odpada nam tak naprawdę cała sytuacja z wieżą. Wieża jest skomplikowana, a postawić pancerną budę na kółkach jest dużo prościej. Działa pancerne służą zasadniczo, służyły, bo teraz już nie są używane. Miały zasadniczo dwie funkcje. Po pierwsze, wsparcie bezpośrednie piechoty, to znaczy, to co napisane na puszce. Jedzie za, przed albo obok piechoty i jak piechota pokaże na coś palcem, to on w to strzela. Albo niszczyciele czołgów, to znaczy siedzimy, to jest na przykład... Ten elefant to jest na przykład niszczyciel czołgów. Jego jedyną funkcją było walenie do wrogich pojazdów pancernych z maksymalnie dużej odległości. I niszczyciel czołgów takiego wzoru zasadniczo rzecz biorąc polegał na tym, że siedział w krzakach, czyhał i jak mu coś podjechało pod lufę, to walił i jak się zapaliło, to spierniczał. I tyle. Do tego nie potrzebujesz wieży, nie potrzebujesz niczego przesadnie skomplikowanego, możesz takich pojazdów natrzaskać dużo. Tak, następny idiotycznie wielki czołg. Tygrys II The Electric Boogaloo. To jest zasadniczo, to są wszystkie problemy, które mieliśmy z Tygrysem, tylko że więcej. Tygrys II waży 70 ton. Ma nadal tą samą fajną armatę, nadal ten sam gruby pancerz, ma fajniejszą troszeczkę wieżę niż ta, która była w oryginalnym Tygrysie, bo tutaj widać, że jest jakieś wyoblenia są, jakieś profilowanie, a nie kurna walec, w który jak raz trafisz z pociskiem przeciwpancernym, to on zazwyczaj przejdzie do środka. Tutaj jeżeli cię trafią od przodu albo od boku, to jest szansa na rykoszet, co jest okejka, I guess. No ale brindza, no, 70-tonowy czołg, again. Zaletami Tygrysa 2 jest trochę poprawione zawieszenie, to widać, że to już nie ma tej plątaniny kółek bez sensu i on ma trochę lepszy napęd, to znaczy ma trochę mocniejszy silnik, trochę lepszą skrzynię, tylko nadal to już są... Tutaj w tym momencie, przy tej masie czołgu, jesteśmy w takiej sytuacji, że jakby
trudno jest zrobić taki układ jezdny, który wytrzyma poruszanie tego pojazdu z rozsądnymi prędkościami. I on po prostu się sypie stosunkowo często. Po prostu, a ten czołg znowu, z powodu braku porządnego zabezpieczenia technicznego, sytuacja jest taka, że jak taki Tygrys 2 weźmie i stanie, to będzie stał, bo już go nie wytargasz. Więc trzeba go będzie zdetonować. Więc o. Tak. W Kajczysiu pytają, że była mowa o tym, że Tygrysy są za ciężkie, żeby na przykład przejechać przez most, to w jaki sposób były przetransportowywane w razie przesuwania się frontu? No, mam ochotę odpowiedzieć, że wcale, ale one nie były w stanie przejechać po moście drogowym. Takim normalnym, generycznym, ANSI standard moście drogowym, który był zbudowany po to, żeby jeździły po nim ciężarówki, no, samochody, jakieś takie rzeczy, a nie kurna kolumna czołgów, z których każdy waży 70 ton. A jak trzeba było przetransportować taki czołg, albo tak naprawdę dowolną ilość czołgów na jakieś strategiczne dystanse, powiedzmy, to się go ładowało na platformę kolejową i on po prostu jechał koleją. A most kolejowy zniesie wiele, dlatego że no, pociąg jest, no sami wiecie, jaka to jest masa, więc ogólnie rzecz biorąc woziło się go koleją, jeżeli trzeba go było gdzieś przewieźć. A na kółkach to on, znaczy na kółkach, na własnych gąsienicach to raczej unikano. Szar 2C. To jest ten czołg, o którym wspominałem jeszcze za pierwszej wojny i to jest największy rozmiarowo czołg wprowadzony kiedykolwiek do czynnej służby. On miał 10 metrów długości, montowało mu się czasami z tyłu taki dodatkowy ogon, który pomagał w skręcaniu i z dodatkowym ogonkiem miał 12 metrów i miał 4 metry wysokości. Wprowadzony do służby został w 1921 roku. To jest kolejny czołg, który waży 70 ton. Jak na lata 20, 70 ton to jest no chora masa. Miał dwie wieże. Jedna jest ta, którą widzimy na obrazku i miał w tej wieży armatę 75 mm i oprócz tego miał jeszcze drugą wieżę z tyłu z karabinem maszynowym. Na drugim zdjęciu, na pierwszym zdjęciu wiadomo, nie, znaczy ono jest tak zrobione, że nie specjalnie widać jego gabaryty, ale na drugim zdjęciu widać to bardzo dobrze. Znaczy kurde, no popatrzcie na tego bydlaka. No. Kto robi takie czołgi? Znaczy dobra, Francuzi, a po co to? To jest osobna kwestia. Tak. Zaprojektowany ten czołg był jeszcze w 1917 roku i on był w ogóle ofiarą absolutnie hilaryjnych politycznych przepychanek, dlatego że w pewnym momencie było tak, że Francuzi, którzy w czasie pierwszej wojny i tuż po byli absolutnie przemysłowo zdewastowani, oni stracili chyba połowę swojego potencjału przemysłowego, jak Niemcy im wjechali. Oni wiedzieli, że potrzebują czołgów, no bo no, sytuacja się rozwijała tak, jak się rozwijała. Jak już są czołgi, no to no, nagle się okazuje, że trzeba ich trzaskać dużo. I była taka opcja, że albo że oni wiedzieli, że mogą naraz robić tylko jeden typ czołgu, bo po prostu więcej im nie dźwignie im przemysł. Więc mieli do wyboru albo robić like to, albo trzaskać absurdalne ilości tych małych Renault FT. No i Renault FT były zdecydowanie fajniejsze, zdecydowanie bardziej elastyczne w użyciu, byśmy powiedzieli, były dużo prostsze w produkcji i były strasznie fajne, no ale kłopot był taki, że dowódcy, a konkretnie rzecz biorąc tenże pułkownik Estienne, on strasznie cisnął, żeby mieć Renówki FT, ale jego polityczne zwierzchnictwo cisnęło, żeby mieć czołgi ciężkie, najlepiej największe czołgi ciężkie, jakie kiedykolwiek zbudowano. No i facet
facet ogólnie rzecz biorąc strasznie manewrował, żeby ten pomysł, żeby ten czołg ciężki jakoś udupić. Na przykład zmieniał zdanie, znaczy on i jego ludzie zmieniali zdanie co do tego, którą wersję by chcieli, zmieniali zdanie co do uzbrojenia i to, i tamto, i po prostu stawali na uszach, żeby ten pomysł maksymalnie nie doszedł do skutku. No i nie doszedł. Udało się te czołgi wprowadzić do uzbrojenia dopiero w 1921 roku, kiedy było już dawno po ptokach. I ten czołg napędzany był dwoma silnikami po 250 koni każdy i pomiędzy tymi silnikami była, rozumiecie, galeryjka, na której standardowo pracowali dwaj pokładowi elektrycy. Ten czołg, owszem, miał pierwszą, absolutnie pierwszą w historii trzyosobową wieżę. Trzyosobowa wieża to jest nowa jakość, bo facet, który w niej siedzi, nie musi robić lajk wszystkiego. Nie jest jednocześnie dowódcą, obserwatorem, strzelcem, i, znaczy tym, działonowym i ładowniczym działa, tylko jak się tam mieści trzech kolesi, no to mogą się jakoś podzielić robotą i to robi, to zasadniczo działa im. Ale ta wieża w tym czołgu jest tak pierońsko wysoko, że trzeba do niej włazić po drabince wewnątrz. I załoga tego czołgu... Co ty tu robisz, kocie? Żegnam. Załoga tego czołgu to jest 12 osób. I to jest kierowca, dowódca, działonowy, ładowniczy, czterech strzelców karabinów maszynowych, mechanik, elektryk, drugi elektryk-mechanik i radiotelegrafista. Wyprodukowano tych czołgów 10 sztuk, każdy z własną nazwą i ich nazwy to były rejony Francji. I producentem tego czołgu była francuska stocznia FCM. Produkowano je w stoczni. No, więc tak. T-28, czołg amerykański, którego nie należy mylić z radzieckim czołgiem T-28, który był zupełnie inny i ten. I różnicą jest myślnik w nazwie. T-28, 86 ton czołgu, działo 105, co jak na tamte czasy, czyli na 45 rok, bo on w tym roku, w 45 został nie zaprojektowany, ale jakby zbudowany, o, to było, to jest respektable działo, ale bez szału. To się rusza? Nie. Znaczy to też jest, znowu, to jest, Amerykanie nazwali go sobie czołgiem z jakiegoś powodu, chociaż to jest, działo, no, ono, znowu, ono jest minimalnie ruchome, ale to jest taki wielki sukinkot, że to jest naprawdę kilkanaście stopni. Został ten pojazd zaprojektowany do niszczenia umocnień linii Siegfrieda, czyli umocnień na francusko-niemieckiej granicy, tak jakby naprzeciwko linii Maginota. I amerykańska armia zamówiła sobie 25 sztuk, ale wojna szła naprawdę dobrze, więc im zredukowali do 5. Zanim skończyli próby jezdne tego czołgu, to linia Siegfrieda była już pokonana. To im zredukowali do 2 i planowali wykorzystać te czołgi w inwazji na Wyspy Japońskie. Ale zanim wymyślili, jakby ten czołg sensownie przewieźć do Japonii, to wojna się wzięła i skończyła. Był przestarzały praktycznie w momencie zakończenia prac, i Amerykanie używali go do testowania, kiedy się rozlecą podzespoły w czołgu o tej masie. W 1947 roku jeden z prototypów im się spalił, no to go pocięli na żyletki. Natomiast drugi prototyp zgubili. To znaczy nie wiadomo, co się z nim, znaczy w 1947 roku jakąś im się zapodział. Znaleźli go dopiero w 1974 roku. Okazało się, że stał sobie zamaskowany w krzakach na poligonie. Nikt nie zwraca uwagi. Nie wiadomo, co się z nim stało, co się z nim działo w międzyczasie. Pewnie nic. I w tej chwili jedyna zachowana sztuka tego pojazdu stoi sobie w muzeum. Maus, czyli chyba was Bóg opuścił. To jest 188 ton czołgu.
188 ton. 6 osób załogi. Uzbrojony jest w armatę 128 mm, czyli bardzo ciężką, jak na II wojnę światową. I do tego współosiowo zamontowaną armatę 75 mm dodatkowo. Jego prędkość to 13 km na godzinę, więc szał. 188 ton oznacza, że o wjeżdżaniu na jakiekolwiek mosty można zapomnieć. Więc ewentualne przeszkody wodne przekraczamy po dnie, po wystawieniu sobie rurki do oddychania dla silnika i dla załogi. Solidnym problemem przy tym czołgu, to znaczy inaczej, konstrukcyjnym solidnym problemem przy tym czołgu było zaprojektowanie jednostki napędowej, która byłaby wystarczająco mocna, żeby tego drania ruszyć, a jednocześnie wystarczająco mało, żeby wlazła do środka. I w końcu zrobili napęd hybrydowy. Taki zupełnie normalnie hybrydowy napęd, jaki teraz mamy w Yariskach chociażby. W środku jest spalinowy silnik, który napędza elektryczny generator, który napędza elektryczny silnik. Pomysł tego czołgu, z braku lepszego słowa, wyszedł od Ferdynanda Porsche. Ferdynand Porsche pokazał, tak samo zresztą jak tego elefanta wyżej, Ferdynand Porsche i tak samo zresztą jak nieprzyjętej wersji Tygrysa jeszcze wyżej. Porsche miał dobre chody. Porsche pokazał ten projekt Hitlerowi w 1942 roku w czerwcu, a Hitler oczywiście natychmiast go klepnął. Zbudowano dwie sztuki Mausa i nie przydały się absolutnie do niczego. Ratte, czyli Bóg opuścił was na 100%. Także w 1942 roku do Hitlera przyszedł dyrektor Krupa, Edward Grote, i przyniósł mu to. Technicznie rzecz biorąc, to jest czołg. Ma wieżę i to nie jedną, i różne inne rzeczy. I miał ważyć 1000 ton. Jego głównym uzbrojeniem miała jakoby być wieża z pancernika, i w której miały mieszkać dwa działa 280 mm. Prócz tego miały mieć jeszcze bazylion innych wież z najróżniejszym uzbrojeniem, z jakąś 128, z jakimiś działami przeciwlotniczymi, w środku miał być lazaret, w środku miały być kible, dwa własne pokładowe motocykle oraz kurwa i fortepian, no nie wiem, no. I w jakiej wysokości jest człowiek tutaj na tym zdjęciu? Z poglądowych rysunków, które widziałem, wynika, że człowiek na tym zdjęciu sięgałby tak do połowy kółka. Nie wiem, co się działo w czerwcu 1942 roku, ponieważ to musiał być jakiś kiepski moment. Miały zostać sporządzone jakieś rysunki techniczne tego czegoś, ale nawet nie wiadomo, czy są prawdziwe. I w 1943 roku minister uzbrojenia Rzeszy Albert Speer miał atak zdrowego rozsądku i ten projekt wziął i zaorał do ziemi. I nic większego ani bardziej idiotycznego na gąsienicach nie zostało wymyślone do tej pory. Ja gdzieś, jeśli można wejść tak. Słowo, gdzieś też czytałem o tym Ratte, że kiedyś grę komputerową taką robiliśmy, rzeczywiście dużo się naczytaliśmy o tych czołgach i że też nie mieli pomysłu, to tak absurd, jak to w ogóle, gdzie to ma jeździć. I takie trochę jako umocniony na betonowych takich, ja wiem, autostradach, jako ruchomy punkt umocnień obrony wybrzeża. Taki na to mieli głupi pomysł, chyba dorobiony potem, już po tej opcji, że ej, zróbmy największy czołg na świecie, ale gdzieś rzeczywiście to było, że on nie może jeździć, aha, no to niech on jeździ wzdłuż, nie wiem, jak na molo jakimś, czy wzdłuż wybrzeża. Przy okazji, Tomasz ma znakomite pytanie. No. Ile Garden Variety tanków można było zrobić ze stali, która by była potrzebna na takiego Mausa? Mausa? Myślę, że spoko ze 3. A myślę, że prawdopodobnie nawet więcej. No ale... A na lata? No.
1000 ton czołgów, taki czołg, który jest stosunkowo rozsądny, waży 30 ton, powiedzmy. Miesięczna produkcja czelabińska. No to łatwo przeliczyć, okej. Okay. No, można sobie przeliczyć na kalkulatorze. No ale co za pomysł jakiś horrendalny, no jak rany boskie. A ja coś kojarzę jeszcze, jakiś brytyjski, jakiś wielgachny czołg, który chyba finalnie skończył jako bunkier? Czołgi, które kończą jako bunkry, to jest w ogóle osobna kwestia i takie rzeczy się dzieją. To znaczy, jak weźmiesz i przychodzi taki moment w życiu czołgu, że się przestajesz absolutnie do czegokolwiek nadawać. To znaczy, ma zajeżdżony układ jezdny, ma wyeksploatowany silnik, ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest z nim źle. I wtedy robi się z nim jedno z dwóch rzeczy. A w zasadzie robi się dwie rzeczy naraz. Zdejmuje się z niego wieżę, a kadłub tnie się na żyletki. I z taką wieżą, taka wieża czasami dostaje jeszcze drugie życie, to znaczy stawia się ją w pancerny, właśnie w betonowym fundamencie i ona robi za bunkier. To znaczy robi za wieżę artyleryjską jakiegoś pasa umocnień. Tylko, no wiadomo, trzeba mieć do tego pasu umocnień. Tak. Pytania. Tak. Niemcy ogólnie wykorzystywali wieże swoich czołgów w przebudowie umocnień. Tak. To było normalne, a jeżeli chodzi właśnie o ten brytyjski dział samobieżny, już ktoś napisał Sławomir, że to jest to był tortoise prawdopodobnie. Podobna chyba historia jak z T-28, że Brytyj miał służyć do przełamania umocnień niemieckich, ale wojna się troszeczkę. Tak. Dobrze. No i tortoise'a zbudowali chyba też jedną sztukę. Albo dwie. Coś do tego. A propos przekraczania po dnie, na ile prawdziwa jest historia z czterech pancernych o jeździe zalanym tunelem metra w Berlinie? Myślę, że w ogóle. Jakbym miał wstawiać pieniądze, to bym powiedział, że w ogóle nie jest prawdziwa, ale nie sprawdzałem. Ja mam, chciałbym też, jeśli można dołożyć ciekawostkę, żadną z myszą, tam było przekraczanie, gdzieś czytałem do jakiejś dokumentacji, jakiś tam plan, jak miały czołgi Maus przekraczać przeszkody wodne. No. Oczywiście po dnie i to umocnionym, więc to nie było ad hoc. No. I one miały przekraczać w parach zawsze, to znaczy miały w komplecie takie grube, konkretne kable zasilające, bo tam ten hybrydowy napęd. Jeden czołg miał być przełączany, że jest zasilany z drugiego, jak w takich długich rozruchach. Wyłączało się silnik spalinowy, czy w planach, no wiadomo. Wyłączali silnik spalinowy, przechodził na takim elektrycznym, zdalnym sterowaniu na drugą stronę, odpalał i tamten był wyłączany silnik spalinowy, przechodził po dnie. Takie gdzieś dokumentację taką widziałem dokładnie niemieckimi jakimiś rysunkami, jak to ma wyglądać, jaka jest kolejność i tak dalej. No raczej tego nie użyli. No mieli tylko dwie sztuki, więc... No to akurat dobrze, że nie trzech wymagało. Tak. Jeszcze jakieś? Lecimy. Lecimy. No więc proszę Państwa, druga wojna światowa się kończy. I na przykład Rosjanie są w takim momencie, że mogą wreszcie zacząć robić wszystkie te rzeczy, które, wszystkie te nowe wersje czołgów, które były które sobie wymyślali w czasie II wojny światowej, ale nie mogli ich produkować, bo cała para szła w T-34, co było dobrym wyborem, to teraz mogą zacząć z nimi kombinować. I efektem tych kombinacji jest T-55. Który jest koncepcyjnie rzecz biorąc wnukiem T-34 i jest to, no to jest nowa jakość w broni pancernej. Ponieważ jak mu się przyjrzeć, to wychodzi, że on ma pancerz, który jest troszkę cieńszy niż w czołgu ciężkim. Oprócz tego ma nowoczesne zawieszenie i ma sporą wieżę, w której zmieści się naprawdę fajne działo, które ma 100 mm. I całość jest napędzana 500-konnym silnikiem, który daje mu 48 km na godzinę prędkości. I to wszystko mieści się tylko w 36 tonach. T-55 jest jednym z pierwszych tak zwanych czołgów podstawowych, albo po angielsku main battle tank, które mogą realizować wszystkie tradycyjne zadania czołgów. To znaczy one są w stanie jednocześnie nadają się równie dobrze do przełamywania umocnień, wspierania piechoty, zwalczania wrogiej broni pancernej i jak się wreszcie uda przerwać linię frontu, to nadają się do tego, żeby popierniczać sobie
po tyłach i ogólnie strzelać do wszystkiego, co się nawinie pod lufę, albo na przykład wykonać sprint w stronę sztabu czy innego tam celu strategicznego. I kolejną zaletą T-55 jest to, że on jest prosty. On jest naprawdę, naprawdę prosty konstrukcyjnie. Żeby zostać załogantem, nie trzeba mieć doktoratu z czołgologii. Ta jego niska masa powoduje, że łatwo się go wiezie koleją czy lawetą oraz no mosty się pod nim nie składają. Oczywiście ma także wady. To znaczy jest ciasny, bo no, jest mały. Jest na tyle ciasny, że radzieckie i nie tylko radzieckie wojska pancerne miały limity wzrostu dla czołgistów. Ta jego płaska wieża oznacza, że nie da się armaty pochylić za bardzo w dół. No trochę można, ale to są chyba dosłownie 4 stopnie. A to oznacza, że jak masz taką sytuację, że na przykład możesz się okopać na pagórku, to niby fajnie, bo jesteś na pagórku, ale do dupy, bo nie jesteś w stanie na tyle pochylić armaty w dół, żeby swoją pagórkową pozycję porządnie wykorzystać. I mimo tych wszystkich wad, ZSRR produkował T-55, i nie tylko ZSRR zresztą, produkował T-55 długo i ze smakiem i eksportowali go wszędzie, gdzie się tylko dało. Ocenia się, że tego czołgu powstało od 86 do 100 tysięcy sztuk. To jest zupełnie serio czołg w każdej szopie. I przez wiele, wiele, wiele lat był podstawą wojsk pancernych Układu Warszawskiego. Z rosyjskiego uzbrojenia zszedł no, dosyć wcześnie, ponieważ oni tam trzaskali tych modeli czołgów dosyć sporo, ale z polskiego na przykład dopiero w 2001 roku. I teraz tak, co się robi, żeby czołg, no umówmy się, z lat 50. był chociaż z grubsza relewantny 40 lat później. Modyfikuje się go. To jedno i drugie to są modyfikacje czołgu T-55. I szczególnie na tym prawym, to prawe to jest polska modyfikacja całkowicie, to się nazywa T-55AM Merida i jak się przyjrzeć, to widać ile na nim jest goodies. Po pierwsze są dodatkowe płyty opancerzenia tutaj. Po drugie są wyrzutnie granatów dymnych, które służą do tego, żeby jak na przykład człowiek się zorientuje, że ktoś czyha na ten czołg, to nawalić dookoła tyle dymu, żeby nie było wiadomo, w co strzelać. Po trzecie jest taki śmieszny przyrząd, który mierzy warunki na zewnątrz. To znaczy, to jest termometr i wiatromierz. I to brzmi śmiesznie do momentu, w którym sobie człowiek nie uświadomi, że na przykład jak się strzela z działa, na te 3 kilometry, dajmy na to, to dobrze jest wiedzieć, jaki jest wiatr poprzeczny, bo można wziąć poprawkę. Dane z tych wszystkich rzeczy, znaczy dane z takiego na przykład systemu, a także z nowoczesnego stosunkowo systemu obserwacji pola walki są podawane do komputera, który siedzi w środku. Właśnie nazywa się Merida i ogólnie rzecz biorąc ten czołg no jest z grubsza powiedzmy relewantny jeszcze w latach 90. No. Dzięki temu, że nawalono do niego mnóstwo goodiesów. Można nawalić do niego także inne goodiesy. Można dać noktowizor do niego. Można go, tak jak ten po lewej tutaj, obkleić kostkami pancerza reaktywnego, co mu zwiększa przeżywalność. Można dać do niego lepszy silnik, można dać lepszą amunicję, można dać granaty dymne, można dać zdalnie sterowany karabin maszynowy na wieży, taki, że nie musisz się wychylać, żeby walić do środka i dać się odstrzelić albo posiekać odłamkami, tylko siedzisz sobie w wieży, jak pączek w maśle i patrzysz sobie przez kamerkę, no i masz joystick i młócisz do wszystkiego z tego CKM-u. Można dać do środka automat ładowania, no cudawianki. Można go też zagazować. To znaczy zrobić go w LPG. Merida miała taką wersję, że była właśnie na gaz. I T-55 w dalszym ciągu jest na uzbrojeniu wielu różnych armii i powiedzmy uzbrojonych grup, także w wersji vintage, czyli bez tych wszystkich gadżetów. To jest zdjęcie z Syrii z niedawna. Tak. Czy to jest czołg? No więc nie, to nie jest czołg. To nie jest czołg. To jest bojowy wóz piechoty,
Konkretnie rzecz biorąc, jest to pierwszy bojowy wóz piechoty w masowym stosowaniu, który w polskiej armii nazywa się BWP-1. I ten wóz, tak samo jak każdy inny bojowy wóz piechoty, on, no jak sama nazwa wskazuje, wiezie piechotę do walki, wiezie ją razem z czołgami, dotrzymuje czołgom kroku jak gdyby, walczy z piechotą na pokładzie oraz wspiera ją w walce, kiedy już wysiądzie. Różnica pomiędzy transporterem opancerzonym a takim bojowym wozem piechoty jest taka, że transporter opancerzony tylko wozi piechotę, a walki raczej unika. Co to za kłoda tutaj z tyłu? Tabelka to jest na wypadek, jakby ci twój wóz bojowy piechoty wziął i utknął. Podkładasz ją sobie pod gąsienicę i w ten sposób próbujesz się wydostać z błocka. Wrócimy tu na chwilę, skoro jest pytanie o kłodę. Wrócimy sobie hen, aż tu. Zauważ, że Mark IV też ma kłodę. Po to samo. Kłoda pod ręką jest z nami od początku w broni pancernej. Ale wróćmy do BWP-a. Tu jest BWP. I bojowy wóz piechoty, ten, a także każdy inny, jest takim trochę szwajcarskim scyzorykiem jednostki zmechanizowanej. To znaczy on ma zasadniczo na uzbrojeniu na przykład jakieś szybkostrzelne działko i z tego działka strzela do celów, które są trochę bardziej chrupkie od czołgów. W razie potrzeby ma na przykład rakietę przeciwpancerną albo wbudowaną na wieży, albo na przykład na plecach piechoty w środku. I w razie potrzeby potrafi z takiej rakiety pierdyknąć czołgowi, chociaż znowu, on nie do tego służy, ale jeżeli naprawdę nie ma innego wyjścia, to się do tego nada. No i oprócz tego także wypluwa ze siebie piechotę. A jak się okazało w praniu, piechota jest niezbędna absolutnie do wspierania czołgów. Dlatego, że łatwo... No, piechota służy do tego, żeby zabezpieczać czołgi przed cwaniakiem z wyrzutnią rakiet, który się chowa w krzakach. Dlatego, że czołg, zwłaszcza z pozamykanymi wszystkimi włazami, ma nie najlepszą widoczność ze środka i łatwo jest takiego sprytka przeoczyć. No i potem jest zasadniczo po czołgu. Czy on umie pływać? Tak, ten konkretnie umie pływać. Transportery opancerzone, nie transportery, bojowe wozy piechoty w znacznej części owszem potrafią pływać, aczkolwiek nie jest to ich główna featura. Bojowe wozy piechoty, spodziewano się, że one wyprą transportery opancerzone, takie zwykłe, ale nie wyparły. Bo transportery mają z kolei funkcje specjalistyczne różne, na przykład są nosicielami rakiet przeciwpancernych, a także są tańsze. I to oznacza, że są takie sytuacje, w których jednak potrzebujesz czegoś prostego i z takim nie za dużym pancerzem. A czy to jest czołg? No i odpowiedź jest taka, że to także nie jest czołg. To jest haubica samobieżna Goździk. I ona owszem, przypomina czołg, ponieważ ma gąsienicę i ma wieżę, i ma armatę i wszystko to, ale ona robi zupełnie co innego niż czołg, ponieważ tak jak żeśmy sobie mówili trochę wcześniej, czołg służy do wspierania piechoty ogniem na wprost. Natomiast ten pojazd, to działo samobieżne, służy do tego wszystkiego, co do czego służy normalna artyleria, czyli do strzelania z daleka ogniem pośrednim po paraboli do celów, które jej kto inny wydzwonił przez telefon. Pancerz w takim pojeździe jest cieniutki. On chroni przed ostrzałem z broni ręcznej, no może z automatu, może przed jakimiś odłamkami. Taki pojazd jest, no wiadomo, pozamykany, w sensie jest szczelny i to mu pozwala w razie potrzeby działać na terenie porażonym bronią masowego rażenia. Samobieżna artyleria ma liczne oczywiste zalety i wszystkie te zalety wynikają z faktu, że wystarczy ją na moment zaparkować, żeby sobie pierdolnąć. A potem można sobie szybko się oddalić z miejsca. No i wiadomo, im bardziej masz skomputeryzowaną taką artylerię, tym więcej ciekawych rzeczy możesz z nią robić. Możesz na przykład robić takie rzeczy, że rozstawiasz swój dywizjon haubic nie w
zwartej grupie, tylko każdego gdzie indziej, a przez to, że wszyscy pozostają w łączności, wszyscy mają GPS-y, to i tak mogą strzelać celnie i wszyscy do jednego celu, nie rozjeżdża się to wszystko. Jak masz fajnie skomputeryzowane działo, to możesz zrobić tak, że strzelasz no de facto serią, to znaczy na przykład wystrzeliwujesz 5 albo 6 pocisków w taki sposób, że one upadają wszystkie naraz. To znaczy pierwszym strzelasz po wysokiej trajektorii, a następnymi strzelasz jakby te trajektorie coraz bardziej płaskie, tak że one przebywają różną drogę w tym samym czasie. Żeby takie rzeczy były możliwe, dajesz na przykład do swojego samobieżnego działa automat ładowania, który powoduje, że ten, nie potrzebujesz już tego biednego człowieka, który musi targać te wielokilogramowe pociski i wsadzać je do tej komory i zamykać ten zamek i ognia, tylko masz jakiś tam magazynek i po prostu automat robi to za ciebie. No ale znowu, to nie jest czołg. Wbrew pozorom. Dziwne pomysły w broni pancernej. To, co widzimy na obrazku, to jest czołg... To, co teraz widzimy na obrazku, to jest czołg Sheridan, lekki czołg Sheridan, który został wprowadzony na amerykańskie uzbrojenie w 1969 roku. Ma 4 osoby załogi, śmieszną, krótką armatę 152 mm, która jest zdolna do strzelania z lufy przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, rakietowymi. I założenie było takie, że to jest czołg do rozpoznania oraz dla spadochroniarzy, ponieważ jest lekki i miał w założeniach pływać, a także nadawać się do zrzutu na spadochronie, w sensie no więcej niż raz. Ten czołg, on zasadniczo waży 15 ton, czyli jest leciutki i to powoduje, że nie możesz do środka dać armaty, która będzie strzelała pociskami kinetycznymi, czyli takimi, które jakby rozwalają ci czołg przeciwnika metodą taką, że po prostu przerzucają przez niego kawał złomu z wielokrotną prędkością dźwięku. Więc trzeba kombinować. Efektem tego kombinowania jest ta mała, śmieszna armatka, znaczy mała, ta krótka, śmieszna armatka, którą widzimy na zdjęciu. To jest niskociśnieniowe działo, to znaczy, że strzela pociskami, które są stosunkowo powolne i jakby opierają się nie na prędkości energii kinetycznej, tylko na głowicy, bo na przykład zakładamy do takiego pocisku kumulacyjną głowicę bojową, która przestrzeliwuje pancerz przy użyciu, w skrócie mówiąc, ekstremalnie szybkiego strumienia metalu, który powstaje podczas wybuchu ładunku. To jest stosunkowo stary pomysł, to znaczy znamy go już od II wojny światowej, on działa bardzo dobrze i jest powodem, dla którego każdy jego pies może mieć broń przeciwpancerną w swojej szafie w postaci radzieckiego granatnika przeciwpancernego RGP-7. Ale ja nie o tym. No więc tak, można z takiego działa zasadniczo rzecz biorąc przestrzelić wrogi czołg, pod warunkiem, że jest stosunkowo blisko, ponieważ no, pociski są powolne, tak jak już mówiłem, i to oznacza, że na średni i daleki dystans jest torba, bo jest trudno trafić. I żeby radzić sobie na średni i daleki dystans, to bierzemy i będziemy z tej armaty strzelać przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. W teorii. W praktyce wyglądało to zupełnie inaczej i bardzo źle. Ten czołg był w praktyce używany w Wietnamie i tam wyszły wszystkie z nim problemy. I rakieta, i samo działo były, jak to piszą, zaawansowane jak na swoje czasy. I to jest jedna z tych fraz, co jak ją człowiek słyszy, to od razu wiadomo, znaczy wiadomo, czego się spodziewać. Na przykład amunicja do tej armaty była bezłuskowa, co niestety, ale oznacza, że palna jest w całości. I to oznaczało, że jeżeli na przykład taki czołg zostanie trafiony z granatnika przeciwpancernego albo wjedzie na minę, to będzie w nim dziura, dlatego że on waży 15 ton, dlatego że jest z aluminium. Więc będzie w nim dziura, nie oszukujmy się. A dziura oznacza, że
no, podpali się amunicja w środku, a jak się podpali amunicja w środku, to wybuchnie cała, no i z czołgu nie zostanie wiele po takim zabiegu. Do tego to działo, ono jest, owszem, niskociśnieniowe i pociski są teoretycznie powolne, ale ono ma takiego kopa, że jak strzela, to 1/3 czołgu odrywa się od gruntu. A jeżeli dowódca miał akurat pecha i wystawał przez właz, to dostaje z tą krawędzią tego włazu tak, że łamią mu się żebra. Znany problem to był. I do tego jeszcze wstrząs przy wystrzale jest taki, że ta elektronika od naprowadzania rakiet się rozsypuje. Więc do Wietnamu czołgi pojechały zupełnie bez rakiet. No i do tego wszystkiego jeszcze szybkostrzelność tej armaty jest bardzo niska. To znaczy co najwyżej 2 strzały na minutę, dlatego że ta bezwłoskowa amunicja, ona się trochę rozłaziła i wychodziło na to i przy wystrzale okazywało się, że i lufa, i komora zamkowa mają nalot w środku, więc po każdym strzale, więc dodali do tej armaty taki system, który ją przedmuchiwał po każdym strzale. Więc procedura wyglądała tak, że koleś strzelał, potem się automatycznie otwierała komora, automat przedmuchiwał lufę, potem się ostrożnie wkładało nowy pocisk, żeby się nie posiepał na krawędziach, automat zamykał lufę i wtedy strzelało. No i niestety, 2 strzały na minutę, więcej nie ma. Nie będzie. I do tego jeszcze silnik się lubił zepsuć. Więc znakomity patent, znakomity. Amerykańska armia trzymała go na uzbrojeniu aż do 97 roku. Dlatego, że to był zupełnie serio jedyny czołg, który mogły mieć jednostki spadochronowe, bo po prostu no, nie miały nic innego. A bez czołgu jak bez gaci. Czołgi te wzięły udział w operacji Pustynna Burza, gdzie po raz pierwszy użyto bojowo tych rakiet strzelanych z lufy. Wystrzelono ich 6. Wszystkich rakiet od 69 roku wyprodukowano 88 tysięcy sztuk. To jest czołg MBT-70, jak widać na obrazku, wspólny projekt amerykańsko-niemiecki, który wziął się z tego, że Rosjanie w latach 60. wprowadzili sobie na uzbrojenie czołg T-62, który był koncepcyjnym upgrade'em tej 55, miał większą armatę, był pancerniejszy i no, trzeba było coś na to poradzić. I plan był taki, żeby mieć właśnie takie 46 ton takiego czołgu, uzbroić go w działo 152 mm zdolne do strzelania przeciwpancernymi pociskami kierowanymi z lufy. O-o. I do tego jeszcze dać mu na uzbrojenie osobne 20-milimetrowe automatyczne działko we własnej wieży i jeszcze karabin maszynowy, żeby już wszystko. Plan był taki, żeby ten czołg był płaski, szybki, faktycznie wyszedł płaski, wyszedł zajebiście płaski, to jest jeden z najbardziej płaskich czołgów, jaki kiedykolwiek zrobiono. Szybki, miał być porządnie opancerzony i miał być odporny na neutrony, w razie gdyby ktoś nad jednostką pancerną zdetonował bombę neutronową i miał być, z tej armaty miał zwalczać zaawansowane radzieckie czołgi, miał też zwalczać lekkie wozy opancerzone i na przykład nisko latające helikoptery, po to mu była ta 20. Charakterystyczną jego cechą było to, że miał strasznie krótki kadłub. Wyraźnie to widać, jak bardzo ten kadłub nie wystaje przed wieżę, więc wszystkich 3 załogantów postanowiono umieścić wewnątrz wieży. I trochę okazało się, że to jest trochę problem, dlatego że wieża się obraca, a kierowca powinien jednak siedzieć przodem do kierunku jazdy, nie? Więc wymyślili, że poradzą sobie z tym w taki sposób, że dadzą mu specjalne siodełko, które będzie się kręciło niezależnie od wieży, tak żeby był skierowany jednak w miarę przodem do przodu. Ale to nie działało bardzo dobrze i kierowca był zdezorientowany i to w zasadzie nie jest nic zaskakującego. Oczywiście były też setne problemy z uzbrojeniem, dlatego że ta armata 152 była dokładnie tak znakomita jak ta w Sheridanie piętro wyżej, tylko dłuższa. I okazało się, że ta bezwłoskowa amunicja, ona puchnie od wilgoci,
A do tego wszystkiego ten bo trzy osoby były, udało się osiągnąć trzy osoby w tym czołgu, dlatego że był w nim automat ładowania. I ten automat ładowania, on działał fajnie, tylko potrafił taki nabój wziąć i trochę zgnieść. I on się wtedy deformował i nie dawało się go załadować do lufy. Więc oprócz tego to działko na tej osobnej wieżyczce było bardzo przekombinowane. W sensie, o, tu je widać, jak jest, bo ono miało być chowane. W położeniu marszowym ta wieżyczka się składała i działko było z lufą do tyłu. Natomiast jak trzeba było, to się je rozkładało, wieża szła do przodu i się strzelało do wszystkiego, co się, do czego trzeba, no ale to niespecjalnie działało, ponieważ ono jakoś nie nadążało, to działko, ani wieża nie nadążała, nic zresztą nie nadążało w tym ciągu, w czołgu. Do tego jeszcze, no sam czołg tył, w sensie dodawali mu kolejnych featur i on w końcu osiągnął 50 ton wagi i to spowodowało, że potrzebował własnego wozu zabezpieczenia technicznego, ponieważ przerabialiśmy to już z Tygrysem, nie, jak utknie w błocie, to nie ma go jak wytargać, no i nie można tak, no. I razem z tym wszystkim puchły także koszty. W 69 roku okazało się, że projekt już kosztuje 5 razy tyle, co miał kosztować, a czołgu nadal nie ma. I wtedy Niemcy zabrali swoje zabawki i poszli do domu. Natomiast amerykański kongres wziął i zgasił temu programowi światło i nic z niego nie wyszło. Po amerykańskiej stronie, po niemieckiej stronie udało się z pozyskanych doświadczeń dodatnich i ujemnych wystrugać czołg Leopard 2, który jest naprawdę jedną z najlepszych rzeczy od czasu krojonego chleba. To jest z kolei szwedzki czołg, który się nazywa Stridsvagn 103 i technicznie rzecz biorąc on jest działem samobieżnym, ponieważ jak widać nie ma wieży w ogóle i z tym, że to jest tak, niby nie ma wieży, ale z drugiej strony nazywa się go czołgiem, bo szwedzka doktryna wykorzystania składała na niego zadania typowo czołgowe, to znaczy miał być agresywny bardzo w działaniu, więc wszyscy nazywamy go czołgiem. On jest, jak widać, mocno dziwny, ale stosunkowo udany. Wieża, znaczy nie wieża, armata w tym czołgu jest zamocowana absolutnie na sztywno, w ogóle nie ma ruchu, co oznaczało, że żeby nią wymierzyć, trzeba było celować całym czołgiem, obracać go gąsienicami i to był fajny patent i pochylać go na zawieszeniu, dlatego że zawieszenie tego czołgu było hydropneumatyczne i pozwalało na przechyły, można się było bujać całym czołgiem, na boki, do przodu i do tyłu, podnosić go i opuszczać, taki lowrider trochę. Tylko pancerny, 40-tonowy. I takie rozwiązanie armaty spowodowało, że kierowca czołgu był jednocześnie strzelcem, dlatego że i tak to musiał robić. Jeżeli trzeba ruszać całym czołgiem, żeby wymierzyć z działa, no to komu to dać, jak nie kierowcy? I takie rozwiązanie oznaczało też, że nie da się strzelać w ruchu, to po pierwsze, a po drugie, że nie da się zamontować stabilizacji armaty, no bo co tu stabilizować, jak ona jest na stałe ustabilizowana do kadłuba, no. Szwedzi nie uważali, żeby strzelanie z postoju było problemem, a w dwuosiową stabilizację działa po prostu nie wierzyli. To okazało się potem, że niesłusznie, dlatego że szybko się okazało, że można wymyślić fajną, działającą dwuosiową stabilizację, ale oni mieli już to. Ale źle na tym nie wyszli. Działo miało fajny, szybki automat ładowania, który pozwalał strzelać raz na 3 sekundy, co w przypadku armaty 105 jest niezłym osiągnięciem, oraz przez to, że kierowca, funkcje kierowcy i działonowego były połączone, to oznaczało, że ten czołg zasadniczo rzecz biorąc miał dwie osoby załogi. W sensie mógł mieć dwie osoby załogi. Zamontowali w nim, zrobili go w ten sposób, że stery wszystkie były podwojone między stanowiskiem kierowcy i kierowcy łamane na strzelca i dowódcy. To oznacza, że od biedy dałoby się wszystkie funkcje tego czołgu realizować w jedną osobę. Znaczy człowiek by się zajebał, bo tego jest naprawdę dużo, ale technicznie rzecz biorąc da się. Jeżeli na przykład twój
kierowca będzie miał nieżyt, no to albo będzie ranny, ponieważ to jednak, no, czołg, to da radę. Można nim operować. Ale w praktyce okazało się, że trzecia osoba do załogi się przyda, ale nie do prowadzenia czy używania czołgu, tylko do tych wszystkich rzeczy okołopancernych, do wymiany gąsienicy, do rozstawiania biwaku, do jakiejś, nie wiem, papierkologii, do takich tam rzeczy. Więc wsadzili trzecie stanowisko, no nie powiem na siłę, ale tak trochę wykombinowali sobie, że trzecia osoba będzie pełniła funkcję tylnego kierowcy. To znaczy trzecie stanowisko jest tyłem do przodu i ma wszystkie przyrządy, kierowcy wozu, co oznacza, że tym czołgiem można jechać do tyłu tak samo sprawnie jak do przodu i jest się przy tym odwróconym do wroga przednim grubym pancerzem, a także armatą. Wąsaty pyta, no? Po co Szwecji czołg? No jak to po co Szwecji czołg? No na wypadek, gdyby sąsiad z prawej postanowił najechać, no to wtedy jak to tak bez czołgu? Jakby ktoś postanowił na przykład na pięknych szwedzkich plażach wziąć i wysadzić desant, to żeby tam było czym podjechać i mu nastrzelać, no. Nawet kraj neutralny potrzebuje armii. A nawet armia kraju neutralnego potrzebuje czołgów. No i efektem jest to. Ten czołg był napędzany, miał zabawny układ napędowy, to znaczy miał zabudowany jednocześnie dieslowski silnik dwustukonny, który używano w czasie powolnej jazdy oraz na postoju oraz do celowania tym całym czołgiem i 500-konną turbinę gazową do jazdy szybkiej. Można ich było używać jednocześnie. Jako że ten czołg nie brał nigdy udziału w jakiejkolwiek wojnie, nie wiemy, jak by się sprawował, ale był na manewrach ze współczesnymi sobie czołgami i wypadł zupełnie nieźle. To znaczy okazał się być równie celny. Brak możliwości strzelania w ruchu niespecjalnie przeszkadzał, z tym, że okazało się, że nie radzi sobie porażająco dobrze w terenie, dlatego że trochę tego nie widać na tych zdjęciach, ale on ma krótką gąsienicę ma bardzo i taki, myślę, że był kołyśliwy mocno. I tak. Gdzie ja tu mam? O! Czołgi dzisiaj. W czasach mniej więcej współczesnych, to znaczy pod koniec zimnej wojny tak naprawdę, jakby zmieniliśmy trochę, znaczy myśmy, no, zmieniła się troszkę doktryna wykorzystania broni pancernej i doszliśmy do takiego wniosku, że czołgi spełniają zasadniczo cztery główne funkcje. Pierwsza jest taka, że dzięki swojej mobilności, dobrej ochronie i sile ognia są w stanie zasadniczo zaskoczyć przeciwnika i znienacka, wiadomo skąd wyjeżdża czołg, wyjeżdża znienacka się pojawić, znienacka mu nastrzelać i jakby tą szybką, sprawną i nieoczekiwaną aplikacją przemocy spowodować, że przeciwnik zdurnieje i w ten sposób się przejmuje i utrzymuje inicjatywę w bitwie. Oprócz tego w manewrowej walce zwalczają czołgi przeciwnika po to, żeby nam wróg nie zrobił tego samego. No i tak samo jak w pierwszej wojnie światowej mają wspierać piechotę ogniem na wprost i nie tylko. No i jak już dojdzie do przełamania linii frontu, to wykorzystać ten przełom do grasowania na tyłach, do okrążania jednostek przeciwnika i tak dalej. Przykłady dzisiejszych czołgów. Czołg brytyjski Challenger 2. Wprowadzony został do uzbrojenia w 1998 roku. Waży 62 tony, czyli jest to kawał czołgu. A jak dodać, kocie, nie chodź mi tu. Żegnam. A jak dodać do niego dodatkowe opancerzenie, ponieważ ma dodatkowe nakładki,
to waży nawet 75 ton. Ma 4 osoby załogi, nie ma automatu ładującego. Uzbrojony jest w stabilizowaną oczywiście armatę 120 mm i 2 karabiny maszynowe. Jest bardzo, bardzo, bardzo odporny. Wiadomo, że w czasie inwazji Iraku w 2003 roku jeden taki Challenger przetrwał 70 trafień z granatników przeciwpancernych. Bez przesadnego efektu. W czasie całej historii operacyjnej tego czołgu tylko jeden Challenger został kiedykolwiek zniszczony trafieniem z innego Challengera. Jak to czołg nowoczesny, jest pełen goodiesów. Ma stabilizowany peryskop dowódcy, który jest wyposażony w laserowy dalmierz. Ma... Tu jest peryskop dowódcy. A co to? To jest wyrzutnia granatów dymnych. Jak się orientujesz, że ktoś cię... że ktoś do ciebie mierzy, to rozstawiasz zasłonę dymną z automatu. A orientujesz się, że ktoś do ciebie mierzy, dlatego że czołg jest wyposażony w system wykrywania opromieniowania laserem. Więc jak ktoś w ciebie mierzy z laserowego dalmierza, żeby cię pierdolnąć z działa, to ty już to zawczasu wiesz, automat stawia zasłonę dymną, a ty się ewakuujesz, bo ktoś do ciebie mierzy. Z innych goodiesów, co tu jeszcze jest? Termowizor jest dla kierowcy i dla działu nowego, czyli widzisz w podczerwieni w absolutnej ciemności bez potrzeby świecenia sobie bezsensownym reflektorem IR. Opcjonalnie można mu dać na wieżę zdalnie sterowany karabin maszynowy. Czołg ma elektryczny napęd wieży i dzięki temu elektrycznemu napędowi ta zajebiście ciężka wieża w tym bardzo ciężkim czołgu wykonuje pełny obrót w 9 sekund. Nieźle. No i oczywiście ma też czajnik. Tak samo jak każdy brytyjski wóz bojowy od 1945 roku. Serio. Nie wiadomo, jaki zasięg rażenia ma ta armata. Ale co wiadomo... Jak to? No tajne. Wiadomo natomiast, że poprzednia wersja tej armaty na poprzedniej wersji tego czołgu wykonała najdłuższy kill innego czołgu. To znaczy przestrzelili, znowu w czasie poprzedniej inwazji Iraku, Challenger 1 ustrzelił iracki chyba T-72 z odległości 5100 metrów. Więc tak. Z okazji Elka i Czesiu mają pytanie. Tak. Jaka jest odporność tych wszystkich szpejów, które są tutaj no jednak dużym technicznym wsparciem dla tego wszystkiego? Na trafienie. W sensie, jak można je zniszczyć? No właśnie, to jest trochę problem z nowoczesnymi czołgami, dlatego że dokładnie tak jak mówicie, cały ten technologiczny szpej nie jest porażająco odporny na trafienia. To oznacza, że jeżeli się dobrze takiemu czołgowi pierdyknie, na przykład z odłamkowym pociskiem, albo na przykład dobrze go trafi z granatnika, to owszem, czołg jest cały, załoga w środku jest cała, on jeździ, on strzela, ale na przykład celownik już nie robi. To oznacza, że czołg jest de facto wyeliminowany z walki. To się nazywa soft kill. Tak, no. Brytyjczycy nie mają w tej chwili kapusty na nowy czołg, więc mimo tego, że ten już jest taki trochę... no nie powiem leciwy, ale już nie jest nowy. W związku z tym planują do tego swojego Challengera liczne upgrade'y, ale jeszcze się nie zdecydowali jakie. Może założą do niego nową armatę, może założą do niego na przykład zdalnie sterowany karabin maszynowy na każdy czołg, może dadzą mu aktywne systemy obrony do strącania rakiet, ponieważ takie rzeczy już są, a może dadzą mu lepszy silnik. Może lepszy czajnik, a może wszystko naraz. Planują jeździć tymi czołgami do 2035 roku i brytyjska armia ma ich około 400 sztuk. T-90. Jakby z nazwy i z anturażu widać od razu, jakiej produkcji jest ten czołg. Waży 46 ton, czyli zobaczcie, o ile jest lżejszy od Challengera. Ma 3 osoby załogi i automat ładowania. I
Tak. Czy na tym zdjęciu on ma jakieś nakładki na gąsienicę, żeby nie zdemolować ulicy, tak, którą jedzie? Tak, 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 tak. Gumowe nakładki na gąsienicę to jest standardowa featura w zasadzie we wszystkich nowoczesnych gąsienicowych wozach bojowych. Dokładnie po to, żeby nie drzeć asfaltu. Dlatego, że jak robisz jedną defiladę albo jedno ćwiczenie i potem nie wypłacisz się za zdemolowane jezdnie. Tak, tak, jak najbardziej. Tak. Ta armata, którą on tutaj ma zamontowaną, ma 125 mm kalibru i jest przystosowana do strzelania normalnymi pociskami armatnymi, a także do strzelania rakietami zdalnie sterowanymi. I owszem, ten pomysł już był, ale teraz jest dobre 35 lat później i teraz ten pomysł już działa. Z tych rakiet i z tych odłamkowych pocisków można zwalczać w zasadzie wszystko, co ci podlezie, a także na przykład śmigłowce, ponieważ te odłamkowe pociski, którymi można nakarmić to działo, są na tyle sprytne, że można je zaprogramować na detonację po dystansie. To oznacza, że możesz na przykład z laserowego dalmierza, który także jest na pokładzie, jest w opcji, no nie jest w opcji, jest w standardzie fabrycznym, można sobie wymierzyć odległość do na przykład śmigłowca, który się właśnie zauważyło. Automat poda to komputerowi sterowania ogniem. Komputer załadujesz sobie, znaczy automat ładujący załaduje ci odłamkowy, zaprogramuje głowicę tego odłamkowego pocisku na detonację po dystansie, który już znamy. Pierdolniemy sobie z armaty, pocisk wybuchnie wystarczająco blisko śmigłowca, żeby śmigłowiec przestał być naszym problemem. Z różnych innych goodiesów jest termowizor dla dowódcy. Nawiasem mówiąc, artykuł na Wikipedii bardzo mnie rozbawił, ponieważ rozwodził się przez dłuższą chwilę nad tym, że od którego roku Rosja jest w stanie wyprodukować własny termowizor dla dowódcy i nie musi już montować na swoich własnych znakomitych czołgach licencyjnego francuskiego sprzętu. Dymne granatniki, tak? Co to? No właśnie do tego zmierzałem. To jest aktywny system. To. Pytanie było o to. To i to. Jest takie zdjęcie, krąży po internecie, demot taki, że to jest ten starszy brat Wally'ego i to jest czołg z takimi strasznymi czerwonymi gałami. No i to są właśnie te straszne czerwone gały i to jest system aktywnego zagłuszania pocisków przeciwpancernych. Jak automat się zorientuje, że nadlatuje rakieta, że nadlatuje naprowadzana na podczerwień rakieta przeciwpancerna, to ostrzega załogę. Załoga ma wtedy opcję, żeby obrócić wieżę w tamtą stronę i wtedy te dwa tutaj reflektory na podczerwień wykonują wystarczające czary mary, żeby ten system naprowadzania rakiety zmylić, co spowoduje, że no jakby nie dostaniemy w czołg, tylko nie dostaniemy w czołg. Oprócz tego ten karabin maszynowy na wieży także z fabryki wychodzi zdalnie sterowany oraz czołg ma też jakoby być wyposażony w elektromagnetyczny system zdalnej detonacji min. Więc jest pełen szpeju. Od T-55, który z dodatkowego sprzętu miał nic, zrobiliśmy kawał drogi i T-90 jest jakoby najodporniejszym czołgiem rosyjskiej armii. On ma trochę bojowej historii, niedługą, ale ma, i znany jest co najmniej jeden przypadek, kiedy dostał 7 trafień z granatnika przeciwpancernego i nie wpłynęło to przesadnie na jego zdolność bojową, w sensie w ogóle sobie nic nie robił. I jest też w Syrii stosunkowo nowy przypadek trafienia ciężkim przeciwpancernym pociskiem kierowanym, TOW-em dla ludzi, którzy wiedzą, co to jest TOW, i też nie zrobiło to na nim różnicy. Rosjanie mają około 500 sztuk takich, i nie zapowiada się na razie na to, żeby mieli z nich rezygnować. No i tak, to są czołgi dzisiaj. A jak będą wyglądały czołgi jutro? No więc zdania są podzielone. Ponieważ różni ludzie wieszczą od
od lat 50. śmierć czołgu jako konceptu z różnych powodów, bo na przykład można dać piechocie wyrzutnie rakiet przeciwpancernych, która zrobi taką dziurę, że z czołgu nie będzie coś zbierać. Bo na przykład można zrobić ciężki kierowany pocisk rakietowy, który można zawiesić na helikopterze i to spowoduje, że żegnajcie czołgi. Bo na przykład głowice neutronowe, które spowodują, że można zapomnieć o zmasowanym ataku wojsk pancernych i jada, jada i naprawdę słyszałem to już ładnych parę razy, a jakoś nadal mamy czołgi. Tylko że kłopot jest taki, że te prawdziwe czołgi, one są jednak drogie w opór. W sensie 4,5 miliona dolców za czołg to jest absolutnie normalna sprawa. No i wiadomo, że nie kupujesz sobie takich like dwóch, tylko potrzebujesz no konkret liczbę. Więc no, a powiedzmy, że one też się zdzierają, no, więc może jakoś coś innego by na to. Tylko co? No więc na przykład może coś takiego. Może by tak na kółkach. Może by tak wsadzić piechotę w kołowy transporter opancerzony, ponieważ znowu tańszy niż w eksploatacji i w produkcji niż transporter gąsienicowy, przepraszam, bojowy wóz piechoty gąsienicowy, a do wsparcia bezpośredniego może dać im takiego, o, Strykera MGS. To działko jest gigantyczne. Właśnie nie, ono nie jest gigantyczne. Ono się tylko wydaje gigantyczne, bo ten pojazd nie jest duży. To jest armata 105 mm. Ona nie poraża rozmiarem. I tak, Stryker MGS. MGS, ponieważ Mobile Gun System, on służy no, do wsparcia służy do wsparcia piechoty ogniem bezpośrednim. Czyli znowu pełni niektóre funkcje czołgu. Dotrzymuje kroku piechocie, kręci się razem z piechotą. Jak piechota pokaże, że trzeba w coś walnąć pociskiem odłamkowym, to on to zrobi. Jeżeli się okaże, że na przykład znowu z nienacka wyjeżdża na nas czołg, to on, owszem, on nie do tego służy, żeby zwalczać czołgi, ponieważ on się nie nadaje do zwalczania czołgów, ponieważ ten pancerz, który on ma na sobie, to on zatrzyma co najwyżej ciężki pocisk z ciężkiego karabinu maszynowego. Trafienia z armaty to on nie przeżyje, ale on ma własne pociski przeciwpancerne i znowu, jeżeli wylezie coś na nas na gąsienicach za rogu, to on jest w stanie temu zaszkodzić. To oczywiście, tak jak mówiłem, nie jest czołg, ponieważ on ci nie zrobi szok horror, on ci nie przełamie linii frontu, ale kurde, załóżmy, że jedziesz do Afganistanu. Gdzie tam jest linia frontu? Może po prostu nie potrzebujesz. Akurat ten Stryker to nie jest jakaś w opór udana konstrukcja, ponieważ na przykład on on fabrycznie nie ma klimy. I to brzmi jak problem pierwszego świata, ale kurde, no, jeżeli jedziesz w dziwne klimaty, w których bywa gorąco, no to jest kłopot, no. Z problemem braku klimy radzili sobie w taki sposób, że załoga ma kamizelki chłodzące z przepływem wody i w środku jest system, który przepycha w teorii zimną wodę przez kamizelki i przez załogantów, no ale niespecjalnie. No i oprócz tego, tak jak mówiłem, ten pancerz to jest bida. I jeżeli twój potencjalny przeciwnik ma granatnik przeciwpancerny w każdej szafie, to jest tutaj wielki potencjał na przegryw. No i oprócz tego ta armata ma tylko 18 nabojów, co jest nie za dużutko. No i jeżeli się zapcha, to trzeba ją odtykać z zewnątrz, dlatego że ta wieża jest bezludna. No ale tak, może by tak po taniości. A jak nie, to nie jest najtaniej, jak można zrobić pojazd pancerny. Bo może coś takiego. To jest Wizel, czyli łasic. Tankietka, no bo kurna, umówmy się, to jest tankietka. Jest mała, jest tania, jest dwuosobowa i jest wściekle szybka i jest opancerzona symbolicznie. Niemcy, w sensie niemiecka armia, mają takich łasiców około 500 w najróżniejszych flaworach. Od takiej jak na fotce z szybkostrzelnym działkiem 20 mm, aż po taką z automatycznym moździerzem 120.
taka tankietka, ona ma zalety. Ona kosztuje nic, no. No nic nie kosztuje. Drobne skanapy. Chowa się w byle krzaku. Jest naprawdę szybka. To znaczy te ma wąziutkie... Wąziutkie gąsienice ma, tak, no, to prawda. To jest problem, dlatego że no, wąska gąsienica zazwyczaj oznacza, że zakopiesz się w czymkolwiek. No ale taka tankietka, ona nic nie waży. Ja nie jestem pewien, czy ona waży tonę. Jest szybka, wściekle. Ona wyciąga 70 km na drodze. Nawiasem mówiąc, napędzana jest normalnym czterocylindrowym silnikiem Volkswagena. Jak założyć na taką, na tą wieżę, no powiedzmy pseudowieżę, wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych, to ona może zrobić dziurę w czołgu i to taką fest. A potem jakby wynieść się stamtąd szybko. Więc no jakby może w ten sposób wspierać piechotę, może nie wozić jej w ten sposób, no bo ile się tu zmieści? No nic się tu nie zmieści piechoty, nic w ogóle. Ale może na wsparcie coś takiego się przyda. Kolejna opcja na powiedzmy czołg przyszłości to jest coś w tym rodzaju. Czyli czołg lekki. I to jest zasadniczo rzecz biorąc, to jest bojowy wóz piechoty, który zamiast małej wieży z szybkostrzelną armatką ma no, dużą wieżę, na której jest jakieś konkretne działo. I kinda sorta, powiedzmy, chyba to jakby przerabialiśmy wyżej, tylko że w zeszłym razem to było na kółkach. I plan jest taki, żeby jak się konstruuje pojazd tego rodzaju, to dać na niego uzbrojenie... Znaczy dać na niego wystarczająco gruby pancerz, żeby nie dało się go przerobić na rzeszoto z automatycznego działka. Dać mu na przykład jakiś system obrony przeciwrakietowej, aktywny znowu, żeby zestrzeliwał te pociski z granatników. Utrudnić jakoś wykrycie, żeby go było trudniej na przykład radarem złapać. Po to jest zresztą ta nakładka na lufę. Ona jest po to kanciasta, żeby była... To jest taki pseudo-stealth, żeby ewentualne promieniowanie ewentualnego radaru odbić gdzieś indziej, do dołu albo do góry, ale nie w stronę odbiornika. Pamiętacie, był taki kanciasty samolot F-117. On działał kinda sorta na podobnej zasadzie. I próbujemy mieć no, coś takiego, no, tylko żeby nie było tak drogie potwornie jak normalny czołg. Taki pełnowymiarowy. Czy to jest w ogóle prototyp, czy to jest prawdziwe działające? Nie, to nawet nie jest prototyp, wiesz, to jest makieta. Ze sklejki. Tak, to jest makieta. Cały czas pisze, że jest ze sklejki. Tak, ona jest ze sklejki. To jest taka, to jest w ogóle polska makieta. W sensie to jest taki pomysł, który miał być realizowany przez nasz wspaniały przemysł obronny w czasach, jak jeszcze nie było polskiej grupy zbrojeniowej i o czym... I właśnie miało być, że taki futurystyczny, nowoczesny ten net-centric warfare z połączone rodzaje broni, drony, wykrywanie, radary, zaostrzone patyki, no wszystko, co chcecie. Wszystko. No i tą makietę z dykty i sklejki pokazano nam na targach bodaj w Kielcach w 2013 roku i od tej pory nic. Nawiasem mówiąc, podwoziem do tej teoretycznej konstrukcji jest szwedzki bojowy wóz piechoty. Więc no. No i oczywiście jest też jeszcze jedna opcja na czołg przyszłości. I to jest T-55. Wiecznie żywy. Wiecznie żywy. Ponieważ no ja się tak naprawdę spodziewam, że on przetrwa wszystko. No. T-55 ma każdy jego pies. Ten czołg jest, no on jest odporny, to jednak jest czołg. Owszem, jeżeli wyjdzie koleś z krzaków i walnie nam z granatnika przeciwpancernego, to będzie dziura i koniec naszej historii. Ale nadal, taki czołg jest lepszy niż brak czołgu. I nadal nie potrzebujesz doktoratu z czołgologii, no. I po prostu da się, no. Pytania? Ja mam pytanie a propos numeracji radzieckich czołgów. Tak. Czy T-68 są dwa zespawane T-34? Wiesz co? Nie.
nie było takiego czołgu jak T-68. Był taki nieudany, niespecjalnie udany czołg T-64, który nie był dwoma zespawanymi czołgami T-32, ale pomysły na zasadzie weźmy dwie sztuki czegoś niezbyt dobrego i zróbmy z tego jedną sztukę czegoś niezbyt dobrego były robione. Na przykład Rosjanie mieli w swoim czasie transporter opancerzony BTR bodaj 60, do którego nie mieli dobrego silnika, więc poradzili sobie z tym problemem w taki sposób, że wsadzili do niego dwa niedobre silniki, więc mieli pojazd, który jeździł niespecjalnie fajnie, a oprócz tego miał absolutnie ezoteryczny i rokokowy układ przeniesienia napędu, który oczywiście się sypał. No, nie żeby w Elefancie dwa silniki były lepsze. Tak. Tak, w Elefancie też zresztą był napęd hybrydowy. Ja tylko chciałam a propos tej Szwecji. Pytanie głównie chodziło o to, że mówiłeś, że on się sprawdzał. Natomiast no, ile z tych czołgów w ogóle się sprawdzało w jakichkolwiek warunkach bojowych? No bo to jednak poligon to jest coś innego. W sensie czołgów z tamtych czasów? No to zwłaszcza no na przykład Szwecja w zimnej wojnie i po zimnej wojnie, no to czołg sobie mógł pojeździć. No tak, to prawda, ale na przykład te czołgi, z którymi Szwedzi sprawdzali te swoje 103, to były takie normalne czołgi, to były te Chieftainy bodaj brytyjskie, które owszem miały doświadczenie bojowe i zupełnie nieźle sobie radziły. Więc jeżeli kolesie, którzy jeżdżą Chieftainami, mówią, że 103 są zupełnie dobre, to jakby przez inferencję można coś tam wnioskować, że może nie były takie ostatnie. Ale tak, bez twardych danych niewiele zrobimy. Ja mam jeszcze takie pytanie. A gdzie Abrams, Merkava, ten chiński, jak on tam, nie pamiętam, się nazywa, irański? I nawiązując do tego, chciałem się zapytać ZMW, jaki jest twój, według ciebie, najlepszy nowoczesny czołg? To może pierwsza część pytania najpierw. Abrams jest nudny. Merkava nie jest nudna. O Merkawie mógłbym, ale o Merkawie można długo i tak naprawdę o Merkawie można mówić tyle, że można by z tego zrobić osobną mini prelekcję, więc postanowiłem skipnąć ją w całości. Te koreańskie czołgi nie uderzają mnie jako porażająco ciekawe. To ogólnie rzecz biorąc dałem dwa przykłady czołgów, które wydają mi się ciekawsze niż inne czołgi. A co do tego, który współczesny czołg uważam za najlepszy? To jest trudne pytanie. To jest naprawdę trudne pytanie. Ja w ogóle nie uważam, żeby współcześnie czołgi specjalnie się przydawały. Jakbym... No bo... To jest temat na dłuższą dyskusję. Należałoby sobie najpierw zadać pytanie, gdzie możemy się spodziewać, gdzie i jakiego wykorzystania czołgów możemy się spodziewać. I na tej podstawie, myślę, dopiero możemy się zastanawiać, jaki czołg jest najlepszy. No bo bez tego, no to dupa. Dajesz. Jeżeli mogę, to nie ma odpowiedzi na takie pytanie, który czołg jest może być najlepszy, dlatego że trzeba brać pod uwagę warunki. Nie? Merkava na przykład jest idealnym czołgiem w warunkach, w których ma walczyć, czyli chroni doskonale załogę, ale na przykład ma jedną ogromną wadę, źle pływa, czy nawet nie potrafi pokonywać głębokich zbiorników. No bo Izraelowi to nie jest potrzebne, nie? No nie. Każdy, więc w Europie taka Merkava mogłaby się już troszeczkę... Mogłaby nie dawać rady. No, no dokładnie, no, także wszystko zależy od terenu, warunków i po prostu, no jest, czołgi są specjalizowane, tak samo jak te szwedzkie STRV. One też były tworzone pod... Pod Szwecję, tak. Szwecję pod strategię obronną, pod to, że... Tak. Trzech czy dwóch załogantów, każdy może zastępować drugiego i tak. Każdy może zastępować każdego tak naprawdę, tak. Jeden wysiadał, no to dowódca był w stanie prowadzić, strzelać, robić wszystko.
państwa. Tak, wszystko prawda. Aga, pytanie miałaś. Każdy zna takie wiralowe zdjęcie tłumika do czołku. Jaki jest sens takiego fitera do czołgu? Co to daje? Już ci mówię. To zasadniczo nie jest, to nie jest tłumik do czołgu, to jest tłumik do artylerii samobieżnej. No tak, tak. I jego cel jest stosunkowo prosty, to znaczy Niemcy zbudowali go sobie dlatego, że mieli poligon artyleryjski stosunkowo blisko terenów zabudowanych. Więc im się publiczność uskarżała na hałas. Więc żeby nie, żeby troszeczkę publiczności uprzyjemnić, ułatwić życie, po prostu strzelali przez tłumik. Okej, dobra, bo myślałam, że jakie ma bojowe w sensie uzasadnienie. Bojowe żadne. Nie mniejszego boom, skoro i tak wszyscy robią duże, nie? Nie, nie, on nie ma żadnego zastosowania bojowego. On jest tak gigantyczny, że on w ogóle nie jest przenośny. On, jak sobie przypomnisz to wiralowe zdjęcie, to ono jest, to ten tłumik stoi na własnym rusztowaniu. Tak, konstrukcja, no. No, on... Nie ma bojowego. To dzięki bardzo, bo zawsze mnie zastanawiał taki fitter. Bardzo proszę. Tak. To jeszcze takie pytanko. Czemu ktoś w 60-tych latach wpadł na pomysł amunicji bezłuskowej? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Potem jak wymyślono amunicję łuskową, która jest wygodna, sprawna, szybka i... Wiesz co? Cofanie się jest... Jakbym... Znaczy lepsza. Jest to łatwiej można oddzielić ładunek miotający od samego pocisku. Można stosować różne pociski i ten sam ładunek miotający, a przy okazji no, łuska, okej, jest faktycznie w jakiś sposób wygodna, ale no, jest to coś ciężkiego później, co trzeba się pozbyć albo wyrzucić. Łuska się pląta pod nogami również. No właśnie... Nie jest tak, że tej amunicji bezłuskowej się mogło po prostu mieścić więcej do czołgu? Otóż to. Nie. Otóż to. Ale otóż rozmiar to. Był ten sam. Ale no właśnie nie jestem przekonany, że, czy rozmiar był ten sam, to jest jedno, a dwa, że jak nawet... ona była... No? Znaczy, z tego co ja kojarzę, to próby bezłuskowej, że tak powiem, jeśli to jest dokładny ekwiwalent, to bezłuskowa nawet jest ciut większa od łuskowej. Z samospalalną łuską, to znaczy bezłuskowa, czyli z samospalalną tak. łuską i denkiem, no. No dobra, ale nadal, jeżeli ewentualna zaleta byłaby też taka, że jeżeli nie masz automatu ładującego, no to twój ładowniczy się mniej nacheta. Amunicja bezłuskowa jest lżejsza i tańsza w produkcji. Ja jeszcze dodam to, co mówił Igor, że generalnie... amunicja czołgowa, na przykład do nabojów, naboje zespolone, tak, z tymi łuskami, łatwiej to w automacie dawać, ale tam też nie ma potrzeby ładowania różnych ładunków. W tych wszystkich haubicach i innych moździerzach automatycznych, no pewnie się przydaje różne ładunki. Podejrzewam, no nie wiem, nie jestem specjalistą, że też przy tym strzelaniu stromotorowym, żeby walnęło salwa w to sam punkt, to się też różne walkości ładunków daje przy okazji. Tak samo wszelkiego rodzaju wielkiego kalibru, to co był ten przykład Su-150 i Su-152 w Zwierzoboj, to on tam miał rozdzielnego ładowania i też ładunki bezłuskowe, bo nikt by tej łuski nie podniósł pewnie z 60-kilowej, tylko się ładowało moment. I dopychacz pewnie jakiś tam był, jakiś dopychacz hydrauliczny, że tam, nie wiem, nie byłem w środku. Natomiast przy jakiegoś tam kalibru, jeszcze pewnie obecnie w Abramsach, czyli ze 120 mm, no to się ładuje zespolone, bo łatwiej to zrobić. Natomiast czytałem kiedyś, lata temu, w latach 80., że były jakieś eksperymenty, nie wiem, czy to chyba już zarzucili, o płynne ładunki miotające, problemy ze szczelnością i tak dalej. Też można dowolnie dostrzykiwać tam jakichś tam dziwnych specyfików. Pewnie żrące, pewnie niebezpieczne, no ale były pomysły. Dobra. Jak nie ma jeszcze jakieś pytania? Bo jeszcze mam kawałek prelekcji. Aha, bo ja mam pytanie o chiński typ 15. Nie wiem, nic o chińskim typie 15. Okej, dzięki. To ja jeszcze mam pytanie, bo też tak. było na czacie, czy w ogóle były takie pomysły, żeby ładować jakiś atomowy boom na czołgi? Nie, na czołgi nie. Ale była atomowa artyleria, przez krótką chwilę, bardzo krótką, i były pociski atomowe do działu samobieżnych.
Był atomowy czołg. W sensie, w jakim sensie atomowy, na napędzie atomowym? Jak to się chłodziło? No, wykopałeś sobie dołek, to dajesz. No, projekt był niezrealizowany. To był tylko projekt. No, ogólnie wszyscy się w pewnym momencie strasznie jarali. No, tak, chyba Amerykanie jarali się troszeczkę napędem atomowym i próbowano samolot. Rosjanie też chyba robili jakieś próby z napędem atomowym w samolotach. No, ale oczywiście to technologia nie pozwoliła. Zdrowy rozsądek na szczęście też nie pozwolił. No tak, ale bardziej, wiesz, jak samolot, no to dobra, pędem powietrza można chłodzić, tak? Taki mały reaktorek. Natomiast jak to zrobić na pojeździe? Nie wiem, nie wiem. No, projekt jakiś był. W każdym razie wiem, że była fajna różnica, jeżeli chodzi o czołgi i o wojnę nuklearną. Rosjanie, technologia rosyjska była, czy doktryna zakładała to, że okej, załoga może zginąć, ale czołg ma przetrwać. Nie, to taka sama prawda, jak to, że księżyc rusza morzem. Nie. Czytałem o tym, że po prostu... Czołg nic takiego nie było. Jak Rosjanie doszli do tego momentu, że zaczęli... jak Rosjanie zaczęli myśleć o swoim polu, o czołgach na polu, na atomowym polu walki, to też zaczęli zaczęli pracować nad obroną załóg przed promieniowaniem. Bo wiadomo, że czołg przetrwa podmuch i uderzenie termiczne zupełnie przyzwoicie. Problemem jest promieniowanie. I jak się okazało, że z atomówkami można także dostać, a nie tylko je wysyłać, to zaczęli pracować i nad tym. No bo co to jest w ogóle za pomysł? Załoga zginie, ale czołg będzie cały. No i co potem z nim zrobisz? No dobra, ale pancerz też w jakimś stopniu chroni przed promieniowaniem tak od razu, per se, nie? Trochę tak, tylko że kłopot jest taki, że jeżeli odpowiednio podejdziesz do tematu i na przykład postanowisz przywalić tak zwaną głowicą wzmożonej radiacji, czyli właśnie neutronową, to po pierwsze możesz w tej radiacji wygenerować wystarczająco dużo, żeby prymitywny pancerz czołgowy, taki z lat 50. tej radiacji nie powstrzymał i poraził załogę jednak, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że można przy pomocy głowica neutronowa nazywa się neutronowa, bo produkuje wyjątkowo dużo neutronów i efektem napromieniowania neutronami może być aktywacja samego czołgu, czyli dostajesz czołg, który radioaktywny jest nie dlatego, że napadało na niego opadem, tylko dlatego, że jest radioaktywny sam z siebie i to jest już większy problem. Dobra, kumam. Ale znowu, ten pomysł z głowicami neutronowymi się rozlazł, bo okazało się, że jak przestać robić czołgi z ordynarnej odlewanej stali, a zacząć robić pancerz, który jest kanapką, to znaczy na przykład ma w środku wkładki z polietylenu, to okazuje się, że jakby przepuszczalność pancerza dla promieniowania gwałtownie maleje. I nagle się okazuje, że ten pomysł, który żeśmy mieli, żeby obrzucić gwardyjską armię pancerną głowicami neutronowymi, on się trochę przestaje nadawać do czegokolwiek. W dzisiejszych czasach takie pancerze to są już kompozyty, tak? Tak. Kompozyty, skomplikowane rzeczy, tam się wkłada ceramikę, tam się wkłada właśnie różne plastiki, tam się robi kieszenie powietrzne, no ogólnie rzecz biorąc gumę się czasami wkłada, to skomplikowane. Jeszcze zubożony uran, żeby tak, się trzymać radiacji. Czasami się wkłada zubożony uran, ogólnie rzecz biorąc jest to zaawansowana materiałówka i wszystko jest tajne. Duża część jest tajna, powiedzmy. Ja bym troszkę zaprotestował na określenie kompozyt, bo to jednak są, to się nazywa niby kompozyt armor, ale materiałowo to jest bardziej kanapka dla mnie niż kompozyt, czyli materiał, który jakoś sam w sobie strukturalnie mieszamy. Zgodzę się. Potato, potato. Pytanie szybkie, czy już wiadomo, z czego Brytyjczycy mają ten pancerz swoich challengerów drugich, no bo to jakiś czas temu sprawdzałem, to było super tajne. Wiadomo. Nadal jest tajne. Jadę dalej. No. Dziwne rzeczy na gąsienicach. Czyli wszystkie te rzeczy, które jeżdżą na gąsienicach, służą w wojsku, ale nie są czołgiem.
Wozy zabezpieczenia technicznego, o których wspomniałem trochę wcześniej, czyli co się dzieje, jeżeli czołg utknie nam w błocie? Co się dzieje, jeżeli w czołgu klęknie nam skrzynia biegów? Albo nie wiem, te wszystkie rzeczy, które mogą nam w czołgu wziąć i klęknąć. Wtedy dzwonimy pod wóz zabezpieczenia technicznego, który jest w stanie nasz czołg wytargać z tej nieprzyjemnej sytuacji, w której się akurat znalazł. Ta łycha z przodu, ona tak naprawdę nie do końca służy do tego, żeby faktycznie wziąć i wykopać dołek. Albo to, znowu, tak jak wspominałem wcześniej, wbrew pozorom to nie jest spychacz. Łycha służy do tego, żeby się zaprzeć tym wozem. Podjeżdżasz do takiego czołgu, który na przykład siedzi po szyję w błocie, opuszczasz tą łychę, zagrzebujesz ją w gruncie i wtedy dopiero podajesz linę i próbujesz ten czołg jakby wyciągnąć, żeby, no wiadomo, jeżeli masz 40 ton takiego WZT i 40 ton swojego czołgu, no to jeżeli ten zakopany w błocie czołg próbujesz bez wcześniejszych przygotowań wytargać, no to efekt jest taki, że będziesz no, szurać swoim wozem zabezpieczenia technicznego po terenie, nie cokolwiek wyciągać. Dlaczego ten po lewej jest niebieski? Ten po lewej to jest w ogóle, ten pojazd nazywa się WZT-2. Jest to wóz zabezpieczenia technicznego, który służył i nadal służy w polskiej armii, a ten konkretnie jest niebieski, ponieważ nie należy do armii, tylko do polskich kolei państwowych. Jakiś czas temu koleje państwowe kupiły sobie z demobilu kilka takich WZT i trzymają je na ciężkich pociągach ratownictwa technicznego. Jest takich w Polsce bodaj 5 i jeden z nich najbliższy do nas stoi na dworcu Warszawa Wschodnia. Jak się jedzie ze wschodniej i wie, w którym momencie popatrzeć w prawo, to czy w lewo, nie pamiętam już, w lewo, to wtedy można sobie taki elegancki niebieski WZT zobaczyć, jak sobie stoi na lawecie i czeka, aż będzie potrzebny. Widziałem kiedyś taki, znaczy sam wóz nie był używany, ale sam pociąg był przy wykolejonym pociągu. No więc właśnie, one dokładnie do tego służą, żeby w razie potrzeby, gdyby trzeba było na przykład w trudnych warunkach pościągać jakieś, nie wiem, rozbite wagony czy whatever, to wtedy się takiego obywatela sprowadza z lawety na teren i targa się, co tam akurat potrzeba potargać. Ten wóz zabezpieczenia technicznego z prawej jest szwajcarskiej armii, of all things. Zdjęcie jest moje. Tak, inne rzeczy dziwne na gąsienicach. Most czołgowy. Na wypadek, gdybyśmy potrzebowali przekroczyć przeszkodę wodną o umiarkowanym znaczeniu taktycznym, a nie chce nam się czekać do pojutrza, aż się pojawią saperzy, żeby nam zbudować most. Jak widać, taki most się rozkłada, nie automatycznie, rozkłada się normalnie ze środka czołgu, mostu czołgowego i w normalnej pracy, znaczy w dzisiejszych czasach, w normalnej pracy jeździ złożony na górze na swoim pojeździe nosicielu. Po prawej mamy wczesną wersję tego samego tak naprawdę, kiedy jeszcze nie mieliśmy dokładnie pomysłu, jak taki most elegancko złożyć, żeby go tak sprytnie wypakować na zewnątrz. Jak jesteśmy przy saperach? Czołg dla saperów. Ponieważ czasami potrzebujemy wyryć rów, albo przejechać przez coś jak ruski pułk, albo dokonać rozminowania metodą brutalną, czyli opuścić ten lemierz, wkopać się i wszystkie te miny odsuwać na boki i nie przejmować się, że coś nam wybuchło. Albo na przykład nawrzucać faszyny do rowu. Albo coś w tym stylu. To po lewej to jest Trojan, wóz saperski brytyjskiej armii. A to po prawej to jest Churchill Avre, także wóz saperski brytyjskiej armii, tylko że wcześniejszy troszeczkę. Czołg pływający. Ponieważ czasami potrzebujemy przepłynąć czołgiem jezioro, albo na przykład dopłynąć z barki desantowej do plaży. To konkretnie jest Sherman DD od Duplex Drive, ponieważ oprócz gąsienic on z tyłu miał taką zupełnie normalną śrubę, którą no, w wodzie się
napędzał. Ten ekran, który widać z boku, on był podnoszony i jak trzeba było płynąć, to się go właśnie podnosiło, usztywniało, pompowało powietrzem i miało się nadzieję, że się nie zatonie. Jeżeli fala była za wysoka, to się tonęło. W czasie lądowania w Normandii na plaży Omaha bodaj zatonęło chyba 23 z 26 zwodowanych czołgów. Więc no, nie wyglądało to dobrze. Nawiasem mówiąc, tak ten czołg pływający, jak i ten obywatel, i ci dwaj obywatele tutaj, to są tak zwane Hobart's Funnies, czyli dziwadła Hobarta. Percy Hobart, o którym wspomniałem wcześniej, był jednym z wczesnych teoretyków broni pancernej, postacią absolutnie fascynującą. On po rajdzie komandosów na Dieppe, taką miejscowość we Francji, który to rajd był, on miał swoje cele taktyczne, ale zasadniczo miał też być taką przygrywką i wstępem i przygotowaniem technicznym dla operacji desantowych, które wiadomo było, że będą potrzebne, jeżeli będziemy mieli robić jakiekolwiek lądowanie we Francji. Okazało się właśnie po rajdzie na Dieppe, że takie normalne, generyczne czołgi, one sobie nie dają rady w sytuacjach takich właśnie desantu morskiego i trzeba wymyślać i natrzaskać jakichś specjalistycznych pojazdów. I pan Hobart się za to zabrał i stworzył kilkanaście typów, 14 bodaj czy coś koło tego, specjalizowanych pojazdów pancernych różnych funkcji. Oprócz tych czołgów saperskich i oprócz tych mostów i oprócz tych pływających czołgów były także pancerne buldożery. Była też taka wersja mostu pancernego, która polegała na tym, że czołg wjeżdżał do rowu, rozkładał przednią i tylną rampę i jeździło się po nim zupełnie. I pan Hobart skonwertował jednostkę, którą dowodził, 79. Dywizję Pancerną, w ogromną masę właśnie specjalistycznych pojazdów, które były przydzielane w miarę potrzeby do różnych innych jednostek. Pod koniec wojny jego Dywizja Pancerna miała, z tego co pamiętam, chyba 7 tysięcy pojazdów, czy coś koło tego, co jest absurdalną liczbą jak na Dywizję Pancerną. No i cokolwiek to jest. Znaczy wiem, co to jest, no i zaraz wam powiem. Ten po prawej, obywatel, to jest urządzenie gaśnicze. To są zasadniczo dwa silniki odrzutowe od MiG-a 15, które są zamontowane na podwoziu od T-34 i na wypadek, gdybyśmy potrzebowali na przykład zgasić płonący szyb naftowy albo coś w tym stylu, to się podjeżdża na tyle blisko, na ile się da, a da się dosyć blisko, no bo jednak jesteśmy w czołgu, włącza się te silniki i przez te rury tutaj podaje się wodę z pianą. I trochę zdmuchujesz, trochę zalewasz. Plan jest taki, żeby na koniec dnia mieć ugaszony szyb naftowy. Natomiast to po lewej to jest radziecki nieudany pojazd rozminowania. O! Który zasadniczo miał działać w taki sposób, że podjeżdżało się takim czołgiem do krawędzi pola minowego, włączało się ten silnik od MiG-a 15 znowu, który jest nasadzony na górze i ciągiem dmuchało się w pole minowe, mając nadzieję, że się w ten sposób powydmuchuje z ziemi albo podetonuje miny. Nie działało to dobrze. Zupełnie to nie działało. Dobrze, okazało się, że dużo lepiej, jeżeli potrzebujesz szybko i głośno rozmontować pole minowe, o wiele lepiej działa tak zwany ładunek wybuchowy rozkładany rakietowo, który polega na tym, że masz na przykład 300 metrów wybuchowej liny, którą rzucasz rakietą tak daleko, jak doniesie, a potem ją odpalasz i masz wyrąbane przejście przez pole minowe, przynajmniej w teorii. A jak pole minowe okazuje się głębsze, no to powtarzasz zabieg tak długo, aż się skończy. No, jak zepsuć czołg?
Okazuje się, że jest to stosunkowo proste. To znaczy oprócz standardowych, powiedzmy, zawodowych problemów, które polegają na tym, że ktoś ci zdybał czołg z innym czołgiem, albo z działem przeciwpancernym, albo z wyrzutnią rakiet, albo helikopterem, albo na tysiąc innych sposobów, można też czołg po prostu wziąć i zepsuć. Można na przykład wjechać w drut kolczasty i na przykład mieć do tego podejście takie jak na obrazku, czyli olać drut kolczasty całkowicie, no bo przecież masz czołg. A potem się okazuje, że drut kolczasty wkręcił ci się w zawieszenie i z jakiegoś powodu twój czołg już nie jedzie i musisz, i teraz przed tobą upojny wieczór z tymi scęgami do drutu, kiedy mozolnie wycinasz te kawałki z zawieszenia, ponieważ to się wszystko pozawijało na ośkach i ogólnie jest bardzo źle, bolą cię bardzo ręce, ponieważ jest to drut kolczasty, umówmy się, a nad tobą stoi sierżant i wrzeszczy. Można też utopić czołg w błocie, ponieważ owszem, czołgi mają właściwości jezdne znakomite, ale błoto czasami wygrywa. No i jak znajdziemy się w takiej sytuacji, to jedyne, co nam pozostaje, to zadzwonić po wóz zabezpieczenia technicznego i mieć nadzieję, że jest wystarczająco mocny, żeby nas z tego błota wytargać. Ale także czeka nas upojny wieczór, dużo pracy łopatą, przeklinanie, no ogólnie wojsko. Można krzywo wjechać na lawetę. I na przykład okazuje się, czołgi są zaskakująco chętne do robienia fikołków bokiem. Jak się na przykład ześlizną jedną stroną z lawety, no to efekt jest taki, jak widać. A już podwójny obciach jest, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, dokładnie jak na obrazku, to znaczy przywieźliśmy sobie muzealny czołg na Paradę Zwycięstwa i jak żeśmy go z tej Parady Zwycięstwa zabierali, to krzywo wjechaliśmy i wywróciliśmy eksponat gąsienicami do góry. Podoba mi się, że obywatel z lewej dzwoni do kogoś w środku nocy, prawdopodobnie do swojego przełożonego i mówi: no cześć! Towarzyszu kapitanie. Obok stoi butelka z szampanem. Nie uwierzysz, ale... Tak, towarzyszu kapitanie, nie uwierzycie, ale... Co jeszcze można zrobić? Można na przykład słabo przyczepić nasz czołg do lawety. Czy on się wtedy zsunie? Tak, on się wtedy zsunie. I on się wtedy zsunie... I efekt jest taki, żeby jak widać, tak, zmęczone nasze zabawki. A może on po prostu się bezpiecznie czuje, bo zwierzątka tak robią. Wywracają się do góry kółeczkami, tak, ale wiesz co, to znaczy, co by znaczyło, że... Australijski czołg. To możliwe także, ale jeżeli czuje się bezpiecznie, to chciałbym powiedzieć, że czuje się bardzo bezpiecznie, bo zostawił także wielką plamę diesla. Co jeszcze można zrobić? Można nie patrzeć, gdzie się jedzie. Ponieważ z czołgu ze środka, tak jak mówiłem, jak jest dobrze zapięty, to widoczność jest słaba. Tak, efekt jest taki, że niestety utkwiliśmy w niezręcznej sytuacji. Tak, to się wyklepie. Ale pięknie Lufa uratowała sytuację. Dokładnie. No właśnie ten. Oparł się na trąbie i tylko dlatego... Jakby, no. Ale ta lufa już nie będzie lufą. Tak jest, tak jest. Może będzie łukiem. Łukiem antytriumfalnym, tak. Pytaliście o merkawę, proszę bardzo, jest merkawa. tak, co jeszcze można zrobić? No można wreszcie czołg wziąć i zajeździć na śmierć. Resursy nowoczesnych czołgów, czyli czasy do generalnego remontu, są dłuższe niż czołgów z II wojny światowej, ponieważ jakby liczymy na to, że trochę tym czołgiem pojeździmy. No to jest, zrobiliśmy inwestycję, wydaliśmy 4 miliony dolarów amerykańskich i taki czołg musi nam chwilkę posłużyć. Więc na przykład jest tak, że możemy liczyć na to, że do generalnego remontu przejeździmy 15 tysięcy kilometrów, nie? A potem robimy generalkę, a potem może jeszcze trochę pojeździmy. Ale zasadniczo czołgi się oszczędza i dlatego one głównie jeżdżą na lawecie albo koleją. Na własnych nogach niechętnie. No ale w końcu, tak jak mówiłem wcześniej, przychodzi taki moment, że jedyna rzecz, która się ewentualnie może nam jeszcze z takiego czołgu przydać, to jest jego wieża i jego armata. I wtedy podwozie się złomuje, a wieże
a wieża jedzie na farmę, gdzie goni się z wiewiórkami i żyje, jest szczęśliwa. No i to tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Bardzo fajny wykład. Mam tutaj listę zagadnień, które jeszcze głównie nasi koledzy chcą opowiedzieć różne anegdoty związane z czołgami. Tak. I zaraz do tego dojdziemy. Teraz się zamienimy miejscami, usiądziemy na swoich miejscach, bo ja już nie wiem, jak ty możesz siedzieć tutaj. O Jezu, dobrze. Ja nie wiem, jak ty możesz siedzieć tutaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Kaja będzie dowodzić teraz mikrofonem. Możecie jechać z anegdotami. Właśnie, bo miałeś powiedzieć o małym czołgu porusznika Grubera. Momencik. To jest na liście. No powoli, spokojnie. Moment, ja to ustawię teraz, żeby Witek miał wygodnie. I żeby było go widać. O, dobra. Nie? I tak, po pierwsze, droga publiczności, możecie, nadal nagrywamy, możecie sobie włączyć mikrofon i podziękować. Chciałam zauważyć, że przez całą opowieść Witka, Walwit miał awatary, których nie będzie widziała nasza publiczność na YouTubie, ale my mogliśmy obserwować, jak pięknie sobie zmieniał awatary w zależności od tego, na jaki temat Witek opowiadał, a w tej chwili jest bardzo ładny obrazek, na którym jest napisane Thank you very much. Doceniam. Chciałam powiedzieć także, że jeżeli ktoś jest albo wybiera się do Wielkiej Brytanii, to jest tam bardzo fajne Muzeum Wojny, w którym jest znakomity sklepik, gdzie można sobie kupić między innymi takie wydawnictwo. Przepraszam, wniosek formalny. Czy można skończyć szerowanie ekranu, wtedy będziemy ciebie lepiej widzieć? To prawda. Ja jeszcze mam pytanko odnośnie tego tanka i polskiego czołga. Tak? W sensie, dlaczego mówimy czołg, a nie tank? Jak moment, po kolei. Kolejka, moi drodzy. Mamy cię na liście i mam na to odpowiedź. Szukałem za 5:12. Wszystko tutaj mamy. Kolejka. Najpierw proszę porucznika Grubera. Dobrze. Mały czołg porucznika Grubera. Mały czołg porucznika Grubera, zacznijmy od tego, on w ogóle nie jest czołgiem. Dlatego, że to jest wóz rozpoznania. Jest kołowy, nie ma, ma małą badziewną, badziewną, nie, ona nie jest badziewna, ale ma małą armatkę, jest dwuosobowy, to jest tak naprawdę samochód opancerzony. To nie jest czołg, to nigdy nie był czołg. Jedyny powód, dla którego możemy to nazywać małym czołgiem, jest taki, że jest to komedia alo alo, która zasadniczo rzecz biorąc nie jest przesadnie, nie nadaje się jako źródło historyczne. O. Nie? Zawsze to film paradokumentalny. Następne, czy jest na sali Muchahan? Tak, jestem, oczywiście. Ty masz opowiedzieć anegdotę o tankietkach, które coś zrobiły w Legnicy podczas konwentu. Tak, oczywiście. Nie podczas, to była druga połowa lat 90., 95., 96. jakoś tak. Chwilę wcześniej wyszedł Panzer General, część pierwsza. Znajomi się w to zagrywali. Jednocześnie również zdarzył się pierwszy konwent w Legnicy. I pierwszy i ostatni w tamtym wieku, ponieważ właśnie dwóch dżentelmenów, w tym znany nam, że się znany niektórym tutaj prawdopodobnie kolega Ramel, słynny wydawca gier RPG, który dokładnie na tym konwencie dostał tą ksywkę, tak się kłócili, jarając szlugi i pijąc piwo na daszku, nie na daszku, na balkonie tego Młodzieżowego Domu Kultury w Legnicy, że przyjechała policja i zamknęła konwent i już go więcej nigdy nie było przez następne kilka lat. Niczego nie było w Legnicy, bo taka fama się ciągnęła. A kłócili się głównie o to, z tym Panzer Generalem właśnie, że polskie tankietki, gdyby było ich więcej, to by rozgromiły niemieckie, znaczy, już nie pamiętam, kto stał po której stronie, w każdym razie klub było takie, że Polska miała znakomite tankietki i te tankietki by nam wygrały wojnę, a przynajmniej wygrały kampanię wrześniową, gdyby tylko, już tutaj nie pamiętam co, podczas gdy druga strona była oczywiście, że a w życiu nijak, i to eskalowało do tego, że przyjechała policja. Dziękuję bardzo. No tak. Następny w kolejce do anegdoty jest Igor. Oj. Dobrze. To, jeżeli chodzi w kolejności, jeżeli chodzi o czołg
34. Ciekawostką, znaczy to już było wspomniane w wykładzie o tym, że były dziury oczywiście, można było palce wkładać między płyty pancerne, ale było good enough. W każdym razie charakterystyczny dźwięk, gdy jedzie T-34, metalowy stukot. Skąd to się wzięło? Gąsienice czołgu T-34, wiadomo jak wyglądają, połączone są nitami. Nit, żeby nie wypadł, powinien mieć grzybki z obu stron. A to było skomplikowane i ciężko było składać, więc w gąsienicach T-34 grzybek jest tylko od wewnętrznej strony, od strony kadłubu czołgu. I żeby po prostu te nity, te bolce nie powypadały, przyspawano do boku czołgu z każdej strony na wysokości gąsienicy taki metalową taką wysepkę, taką łezkę grzybek, który po prostu dociska te nity. To oczywiście subtelności nie ma w tym nic. Daleko taki czołg specjalnie nie mógłby pojechać, ale on nie był do tego, żeby jechać gdzieś tam daleko. Nie? I ten charakterystyczny dźwięk, taki metaliczny stukot właśnie w T-34 bierze się od tego świetnego wynalazku. I jeszcze jeżeli chodzi o inżynierów radzieckich, no oni oczywiście mieli dużo fajnych pomysłów, jak udoskonalić T-34, ale był zakaz, po prostu każde jakieś tam udoskonalenie wydłużało proces produkcji, a to nie było dobre. Więc po prostu był zakaz, nie? Dokładnie. Mieli pomysły, ale nie mogli tego stosować. Dokładnie tak. I dlatego była właśnie ta eksplozja nowych modeli czołgu po II wojnie światowej. Jak już nie trzeba było, jak już mogli sobie pozwolić na to, żeby budować coś więcej niż wyłącznie T-34 w absolutnie masowej liczbie. Chyba tak, jeszcze tak na szybko, właśnie jak Niemcy zbyt dokładnie podchodzili do czołgów, Brytyjczycy zajęli fabrykę, w której produkowano Pantery i znaleźli w fabryce prawie dokończoną Panterę i stwierdzili, że dobra, dokończą ją i ten czołg znajduje się chyba w Bovington, Tank Muzeum i jest po prostu przykład, jak jest łańcuch, który łączy coś po prostu na pancerzu czołgu, coś przytrzymuje. Jest łańcuch złożony przez brytyjskiego żołnierza, który nie miał żadnych kwalifikacji, żeby to robić. Po prostu miał zrobić łańcuch. No i ten łańcuch wygląda jak zbity młotkiem, obcęgami, jakimiś kombinerkami. Wygląda paskudnie, ale spełnia swoje zadanie. I ten żołnierz niewyszkolony zrobił to bardzo szybko. Obok jest łańcuch zrobiony przez Niemców. Idealny, piękny łańcuch, pospawane są łączenia. I prawdopodobnie 10 razy dłużej trzeba było robić ten łańcuch. Nie? Ale Niemcy tak po prostu robili. No. Dobra, to tyle. Następna była uwaga. Elfka i Czesiu zapytali, skąd określenie tank w ogóle się wzięło. I tutaj chciałam zauważyć, że Malf zna odpowiedź, ponieważ dał ją na czacie, ale uważam, że jest warta, żeby powiedzieć ją na głos. A także z tego... Z tym łączy się pytanie, czemu u nas jest czołg, a nie tank, które to pytanie zadała Aga. I to z kolei wiem ja. I to z kolei wie Witek. Więc Malf, jeżeli mógłbyś powtórzyć swoją znakomitą odpowiedź na to, skąd tank. To znaczy ja gdzieś tam dawno temu wyczytałem, że to był tak tajny projekt, kiedy transportowali te czołgi z Anglii na pole bitwy, jednak we Francji, żeby to do samego końca było z niespodzianką, je transportowali jakieś plandeki, nieplandeki i we frachcie i wszędzie na statkach to było jako zbiorniki. Ja nie wiem, czy na wodę, czy na coś, ale generalnie zbiorniki to było duże, niekształtne, ukryte, więc tanki. Tak, tak. Tak, a Rosjanie po prostu skopiowali to i tam większość... Nie tylko Rosjanie, tak. I skąd czołg? A czołg po polsku, zawdzięczamy to słowo porucznikowi Władysławowi Kochutnickiemu, który był dowódcą bodaj pierwszej polskiej jednostki pancernej, która została utworzona w 1919 roku we Francji w armii Hallera. I jak przekazywali Francuzi sprzęt, no to właśnie była taka sytuacja, że trzeba było wymyślić, jak ten sprzęt nazwać. I myślę, że jest szansa, że jakbyśmy to brali od Brytyjczyków, to mielibyśmy także mielibyśmy tanki. Ale że braliśmy od Francuzów, a francuski jest taki dziwny, no bo co to jest szar? Szar. No to dlatego mamy czołgi, dlatego że one tak, wiecie, pełzną, czołgają się.
Następny w kolejce był Adamk. Jest Adamk na sali? Jest, jest. Anegdota o radzieckich manewrach na 50-lecie rewolucji. Tak, ta anegdota pochodzi z książki Wiktora Suworowa, więc tak. Źródło dla niektórych nie do końca wiarygodne. I on tam napisał, że na 50-lecie rewolucji Politbiuro sobie wyśniło, żeby zrobić wielkie manewry, które miały pokazać wszystkim, wielkie ćwiczenia, które miały pokazać wszystkim państwom ościennym, jaka ta Armia Czerwona jest potężna. No i ponieważ ćwiczenia mieli być obserwatorzy międzynarodowi i tak dalej, więc żeby to wszystko dobrze wyszło, to ćwiczenia trzeba było wcześniej przećwiczyć. Elementem ćwiczeń miało być przejście pod nie bodajże Dniepru, czy też Donu, już nie pamiętam, która to była rzeka. Dniepru. I problem był taki, że czołg, mimo że ciężki, to po mulistym dnie się głupio zachowywały, oni się tam kręcili, mieli problemy ogólnie czy czołgiści. Więc co zrobili ludzie radzieccy? Wybetonowali dno Dniepru, aby czołgi sobie przejechały. No więc właśnie chciałem tą, znaczy ja też czytałem Suworowa i chciałem tą anegdotkę potwierdzić, ale nie udało mi się znaleźć w źródłach nie tylko tego o betonowaniu Dniepru, ale nie udało mi się znaleźć także tych ćwiczeń. Więc owszem, potwierdzam, Suworow pisze o takich ćwiczeniach w swojej książce. Na ile to jest prawda, a na ile to są... A na ile jest to literacka fikcja Suworowa, nie wiem. Ostatnia anegdota zgłoszona, pozostałe już będą, proszę się bić o mikrofon, zgłosił Żabrołak o samolotach w fabryce wagonów. Tak, tak, jestem. Jeden z radzieckich oczywiście, asów myśliwskich, który oczywiście służył na samolocie wykonanym, jak to im się zdarzało, ze sklejki głównie, zaliczył duże faux pas, które zakończyło się tym, że przestał być zapraszany na różne eventy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ kiedyś udzielił szczerej odpowiedzi. Mianowicie, jak to się stało, że on w ogóle tym samolotem wystartował na początku i odniósł jakieś zwycięstwa, nie? Bo to generalnie nie było bardzo popularne w rosyjskim, w radzieckim znowuż lotnictwie. I on odpowiedział bardzo szczerze, że on miał po prostu dużo szczęścia, ponieważ jemu trafił się samolot sklejony ze sklejki z fabryki fortepianów, a nie z fabryki wagonów. No. Jeszcze Aga pyta, ile kosztuje taki czołg z demobilu? Zaskakująco dostępne są. Z tego, co pamiętam, ostatnim razem, jak widziałem T-55 z demobilu na Allegro, to kosztował chyba 35 czy 40 tysięcy. Jak darmo? Jakbym miał luźnych 40 koła i miał gdzie zaparkować taki czołg, to bym sobie sprawił. Pytanie jest, jaki jest koszt ubezpieczenia takiego czołgu i paliwo, nie? To chyba drożej. On nie jest dopuszczony do ruchu. Ja jeszcze tylko zarzucę taką anegdotę a propos tego, co powiedziałeś, taki stary dowcip, gdzie parkuje się 65-tonowy czołg w centrum Warszawy. Gdzie chce? Ale a propos dopuszczenia do ruchu, to pamiętam dawno temu, w latach jakichś 90. była taka akcja, że ktoś sobie kupił z demobilu transporter opancerzony, pomalował bodajże na różowo i normalnie go zarejestrował, jeździł po mieście. To teraz pytanie. Kołowym jest łatwiej. Z kołowym jest dużo łatwiej, tak. Czyli chodzi o ubezpieczenie, tak na szybko, bo padło to pytanie, ubezpieczenie takiego czołgu. Sprawa wygląda tak, że auto kasko minimalne, bo ma ciężko zepsuć, natomiast odpowiedzialność cywilna ogromna. O, proszę bardzo, jest Merida do wzięcia. Za ile? No właśnie cena do uzgodnienia. A zarezerwowany. To nie. Kto z was zarezerwował Meridę w trakcie tego? Nie kupuj czołgu. No, jak to nie kupuj czołgu, a jak będzie? Kto z was kupuje Meridę, przyznać się? Właśnie. Ale czy to ta, co stanęła na lufie? Nie. Na zdjęciach wygląda na używaną. Merida, a nie Merkawa.
To ja bym chciał rzucić takie pytanie, bo mówiliśmy o czołgach, to znaczy głównie mówił major i czołgi to znaczy bitwy pancerne. I ja gdzieś wyczytałem, że największe bitwy pancerne to były tak naprawdę podczas wojen izraelsko-arabskich. Czy to jest prawda? Czy może później jakieś większe były? Nie wydaje mi się. To znaczy myślę, że bitwa na Łuku Kurskim w dalszym ciągu jest trudna do pobicia. Musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się... Już my się kłóciliśmy na studiach z kolegami, ojejku, jak bardzo, i też prawie policja przyjeżdżała właśnie, które bitwy były większe. Tam chyba te bitwy Izraela, tam z Egiptem i tak dalej, tam było dość ciekawa miszmasz sprzętów. Wczesna zimna wojna, późniejsza, jakieś tam te 34, jakieś upgrade'owane, jakieś Firefly, Shermany po stronie izraelskiej, no cudawianki tam strzelały do siebie z różnych kresów. Ciekawe, podejrzewam, wyniki tych strzelań były. No i później właśnie okazało się, jeżeli chodzi o przystosowanie czołgów, to było na czacie, T-55 ma doskonały system grzania załogi na rosyjskie zimy. Jednak wentylacja jest do niczego, no i Egipcjanie bardzo, bardzo cierpieli. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, które chcielibyśmy dla potomności i chciałybyśmy, żeby ten odpowiedź została? Bo jak nie, to wiecie, kończymy nagrywanie i wolno Amerykanka. Ja jeszcze mam takie pytanie, którego czołgu najwięcej wyprodukowano i czy to był T-34? T-55. A, jednak. T-55, do 100 tysięcy sztuk. Czyli widzę czołg, to duża szansa, że mogę powiedzieć T-55, szczególnie tak. Tam w polskich klimatach i będzie okej. Okay. Tak, jeżeli ma taką, jeżeli wygląda na coś, inaczej, jeżeli ma taką obłą wieżę, to prawdopodobnie jest to T-55. Zwany należy. Ja jeszcze... Jeśli można, dorzucę taką ciekawostkę, pewnie większość osób, nie wiem czy wie, czy nie wie, ale niezbyt daleko, bo 50 parę kilometrów od Moskwy jest takie miejsce, gdzie jest no cały czas aktualna jakaś jednostka, nasza jednostka badania pancerne, jakieś tam techniczna szkoła pancerna i jednostka badawcza. I tam między innymi jest muzeum, gdzie można normalnie podjechać i sobie pooglądać, poczytać tabliczki. I tam stoją właśnie takie perełki, jak na przykład myszka. Tam stoi Ferdynand Elefant. Akurat jak byłem 2 lata temu, to akurat jego nie było, bo tam coś odnawiali. Ale stoi pantera, stoją różne fajne rzeczy. Rzeczywiście można zobaczyć, jak ta myszka wygląda. Warte obejrzenia. To chyba któryś dokument Wołoszańskiego był właśnie o tych odjechanych. To jest Kubinka bodajże. Tam realizowany. Taka zupełnie innej rzeczy. W innym miejscu, w inną stronę od Moskwy 55 km jest Monino, gdzie jest olbrzymi muzeum lotnictwa dla odmiany, jak ktoś lubi lotnictwo. Jeszcze takie pytanie, bo nie udało mi się znaleźć odpowiedzi wcześniej na to w internecie. Słyszałem po prostu o tym. Na przykład Wargaming, czyli producent gry World of Tanks, sponsoruje na świecie wiele muzeów i współpracuje na przykład z Bovington. Jeżeli chodzi o Polskę, tylko nie znalazłem potwierdzenia tego w internecie. Próbowali nawiązać współpracę chociażby z Cytadelą w Poznaniu. Okazało się, że nie mogą, dlatego że polskie przepisy zabraniają finansowania muzeów, które należy do polskiego wojska, przez firmy prywatne i zagraniczne jakoś tak. I w tym momencie po prostu kupa kasy przeszła obok. Ale głupota. Ale ze względu na dostęp do przestarzałej technologii, żeby nie kradli, to o co chodzi? Znaczy, wojsko nasze i przepisy, to już też opowiadałem wcześniej, że z bibliotek wojskowych łatwiej im zniszczyć książki i gazety, niż przekazać na jakieś cele charytatywne i tak dalej. Tylko nie znalazłem po prostu potwierdzenia tego w internecie. Gdzieś tam jakiś artykuł kiedyś czytałem i że po prostu Poznań stracił muzeum. Może to jest tak, jak ten dowcip, że kto był w wojsku, nie zna życia, kto nie był w wojsku, a kto był w wojsku, ten się w cyrku nie śmieje. Znaczy, to może być jakaś próba ochrony technologii, tylko to są jakieś przestarzałe przepisy. Może nie chyba nie o technologię, tylko raczej o dojście do prywatne pieniądze i wojsko. Nie? Mhm.
sposób. Znaczy, no jest, Muzeum Wojskowe jest jednak chyba instytucją wojskową, więc wojsko jednak ma zabezpieczenie, że tak powiem, antywywiadowcze, więc stara się przeciwdziałać wszelkimi możliwymi kanałami, które mogłyby być niebezpieczne dla nich, nie? W Poznaniu, z tego co wiem, są dwa muzea. Cytadela chyba rzeczywiście należy do wojska, ale zdaje się, że Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, które ma więcej eksponatów chyba nawet niż Cytadela, nie pamiętam, czy ono należy do wojska. Na pewno jest, z tego co czytałem, ma więcej to ciekawszych eksponatów. Kończymy zatem nagrywanie. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękujemy.